Cześć moi widzowie. Przychodzę dziś do Was z prośbą o wsparcie mojej zbiórki. Już od kilku lat nagrywam dla Was różne opowiadania i creepypasty. Niestety, sprzęt, na którym pracuję, z czasem się zużywa. Za fundusze zebrane podczas tej zbiórki chcę kupić nowe ramię do mikrofonu. To obecne ledwo się trzyma, plastiki się powycierały, a sprężyny już nie utrzymują ciężaru mikrofonu. Dodatkowo chcę zaopatrzyć się w nowy mikrofon dynamiczny. Na chwilę obecną posiadam mikrofon pojemnościowy, co niestety jest wadą nagrywania w domu. Zbiera dokładnie wszystkie dźwięki. Bardzo często zdarza mi się przy nagraniu usłyszeć np. otwieranie drzwi, harce moich kotów czy zabawę mojego dziecka. Jeżeli uda się zebrać więcej niż planowałem, wtedy rozważę zakup lepszego mikrofonu firmy Shure, albo MV7, albo SM7B. Z góry dziękuję za wszystkie dokonane wpłaty. Po zakończonej zbiórce wszyscy biorący udział w niej otrzymają specjalne podziękowanie w filmie umieszczonym na moim kanale. Dodatkowo, pamiętajcie, możecie uzyskać cenne nagrody. Między innymi jest to wspomnienia z pielgrzymki w wersji audio i e-book. Płyta mojego byłego zespołu Massacabra in the Woods z autografem. Książka plus e-book Przesłuchanie, wydane własnym sumptem. Również z moim autografem. Oraz najcenniejsza chyba z nagród, koszulka z podpisami autorów Creepypast oraz samego Jakuba Rutki. Jest to licytacja, która trwa dokładnie do 10 grudnia do godziny 23:00. Serdecznie zapraszam do udziału. Jeszcze raz z góry dziękuję za wszystkie wpłaty, których dokonacie, i zapraszam na film. Autentyczne przeżycia amerykańskiego ratownika górskiego. Część pierwsza. Mam dość dobry bilans znalezionych osób. Zazwyczaj przypadkowo oddalają się od szlaku lub ześlizgują z małego klifu i nie mogą wrócić. Większość z nich słyszała o zasadzie „zostań tam, gdzie jesteś”, więc nie idą dalej. Miałem jednak dwa przypadki, kiedy tak się nie stało. Oba dały mi dużo do myślenia i zmotywowały, bym jeszcze lepiej wykonywał swoją pracę. Pierwszym przypadkiem był mały chłopiec, który wyszedł zbierać jagody ze swoimi rodzicami. On i jego siostra trzymali się razem i oboje zniknęli mniej więcej w tym samym czasie. Rodzice stracili je z oczu na kilka sekund i wtedy najwyraźniej dzieci się oddaliły. Nie mogąc ich znaleźć, rodzice wezwali nas, a my przybyliśmy przeszukać teren. Córkę znaleźliśmy stosunkowo szybko, ale kiedy zapytaliśmy, gdzie jest jej brat, odpowiedziała, że zabrał go człowiek niedźwiedź. Powiedziała, że dał jej jagody i kazał być cicho, bo on chce przez chwilę pobawić się z jej bratem. Kiedy po raz ostatni widziała swojego brata, ten siedział na barana u człowieka niedźwiedzia i wydawał się spokojny. Oczywiście naszym pierwszym skojarzeniem było porwanie, ale nigdy nie znaleźliśmy żadnego śladu innego człowieka w tej okolicy. Mała dziewczynka stanowczo twierdziła, że to nie był zwykły człowiek. Był wysoki, pokryty włosami, jak niedźwiedź, i miał dziwną twarz. Teren przeszukiwaliśmy tygodniami. To było jedno z najdłuższych zgłoszeń, w których brałem udział, ale nie znaleźliśmy żadnego śladu po zaginionym chłopcu. Drugim była młoda dziewczyna, która poszła na wycieczkę ze swoją mamą i dziadkiem. Według matki dziewczyna wspięła się na drzewo, żeby lepiej widzieć las, i nigdy z niego nie zeszła. Czekali u stóp drzewa godzinami, wołając ją, zanim zadzwonili po pomoc. I znowu, szukaliśmy wszędzie, ale nie natrafiliśmy na żaden ślad. Nie mam pojęcia, gdzie mogła zniknąć, ponieważ jej mama i dziadek nie widzieli, żeby schodziła z drzewa. Kilka razy wyruszałem na poszukiwanie jedynie z psem. Prowadził mnie on prosto do podnóża klifów. Nie wzgórz czy skał, pionowych, surowych klifów, bez wsparcia dla rąk i nóg. Za każdym razem mnie to zastanawia, bo w takich wypadkach przeważnie zaginioną osobę znajdujemy na górze klifu lub całe mile od miejsca, w które zaprowadził nas pies. Jestem pewien, że jest jakieś wyjaśnienie, ale wydaje mi się to dziwne.
Jedna szczególnie smutna sprawa dotyczyła podjęcia ciała. 9-letnia dziewczynka spadła z wału i nabiła się na pień martwego drzewa. To był strasznie dziwny wypadek. Nigdy nie zapomnę dźwięku, jaki wydała jej matka, kiedy powiedzieliśmy jej, co się stało. Widziała, jak pakowano worek na zwłoki do karetki. Wydała wtedy z siebie najbardziej przerażający, rozdzierający serce lament, jaki kiedykolwiek słyszałem. To było, jakby całe jej życie legło w gruzach, a część niej umarła razem z córką. Później słyszałem od innego funkcjonariusza SAR, że popełniła samobójstwo kilka tygodni po tym wydarzeniu. Nie mogła poradzić sobie ze stratą córki. Dołączył do mnie drugi oficer SAR-u, ponieważ mieliśmy informacje o niedźwiedziach w okolicy. Szukaliśmy gościa, który nie wrócił do domu ze wspinaczki na czas. Sami musieliśmy ostro się wspinać, by dotrzeć do miejsca, w którym, według naszych założeń, powinien się znajdować. Znaleźliśmy go ze złamaną nogą, uwięzionego w małej szczelinie. To nie był przyjemny widok. Był tam od 2 dni i w ranę wdała się infekcja. Udało się nam go zapakować do śmigłowca. Od ratownika usłyszałem później, że gość w kółko opowiadał, jak to dobrze sobie radził, ale kiedy dotarł na szczyt, ktoś już tam był. Powiedział, że ten ktoś nie miał żadnego sprzętu wspinaczkowego, brany był w parkę taki rodzaj kurtki lub płaszcza i spodnie narciarskie. Wspinacz podszedł do tego faceta, ale gdy ten się obrócił, okazało się, że nie miał twarzy. Po prostu jej nie było. Przestraszył się i chciał zejść ze szczytu jak najszybciej, dlatego spadł. Opowiadał, że później całą noc słyszał, jak gość bez twarzy schodził ze szczytu, wydając z siebie stłumione krzyki. Ta historia poważnie mnie przestraszyła. Dobrze, że nie słyszałem jej osobiście. Jedna z najstraszniejszych historii, jakie mi się przydarzyły, dotyczyła poszukiwań dziewczyny, która oddzieliła się od swojej grupy. Byliśmy na nogach do późnej nocy, ponieważ psy zwęszyły jej trop. Kiedy ją znaleźliśmy, leżała zwinięta pod spróchniałym pniem powalonego drzewa. Brakowało jej butów, plecaka i widać było, że jest w szoku. Nie miała żadnych obrażeń, więc mogliśmy z nią iść na piechotę z powrotem do bazy. Po drodze cały czas spoglądała do tyłu i pytała nas, dlaczego ten mężczyzna o czarnych oczach idzie za nami? Nikogo nie widzieliśmy, więc uznaliśmy to za jakiś dziwny symptom szoku. Ale im bliżej bazy byliśmy, tym bardziej niespokojna była kobieta. Prosiła mnie, żebym powiedział mu, żeby przestał robić do niej minę. W pewnym momencie zatrzymała się, obróciła i zaczęła krzyczeć w las, żądając, by mężczyzna zostawił ją w spokoju. Ja z nim nie pójdę, mówiła, a ich też nie dam. W końcu zmusiliśmy ją do marszu, ale zaczęliśmy słyszeć jakieś dziwne dźwięki dookoła nas. To było trochę jak kaszel, ale bardziej rytmiczne, głębsze. Prawie jakby ten dźwięk wydawały owady. Nie bardzo umiem to lepiej opisać. Kiedy praktycznie dotarliśmy już do stacji, kobieta odwróciła się do mnie. Jej oczy były tak szeroko otwarte, jak tylko można to sobie wyobrazić. Dotknęła mojego ramienia i powiedziała: powiedział, żebyś przyspieszył. Nie lubi patrzeć na bliznę na twoim karku. Faktycznie, mam bardzo małą bliznę u podstawy szyi, ale jest schowana za kołnierzem. Nie mam pojęcia, jak ona mogła ją zauważyć. Natychmiast po tym, jak to powiedziała, znowu usłyszałem ten dziwny dźwięk, tym razem tuż przy moim uchu. O mało ze skóry nie wyskoczyłem. Pospieszyłem z nią do bazy, starając się nie pokazywać, jak bardzo byłem przestraszony, ale muszę przyznać, że bardzo cieszyłem się, opuszczając las tej nocy. Ostatnia historia jest zarazem najdziwniejsza, jaka mi się przydarzyła. Nie wiem, czy to przytrafia się w innych jednostkach SAR, ale u nas jest to rzecz, która przytrafia się regularnie, a o której się nie mówi. Możecie próbować pytać o to funkcjonariuszy SAR, ale pewnie nawet jak coś wiedzą, to i tak nie puszczą pary. Nasi przełożeni poinstruowali nas, żeby o tym nie mówić, a my już tak do tego przywykliśmy,
że przestało się nam to wydawać dziwne. Przy większości spraw, gdy ruszamy naprawdę daleko w dzicz, mówię tu o 30-40 milach, w pewnym momencie znajdujemy schody w środku lasu. To prawie tak, jakbyś wyciął schody ze swojego domu i umieścił w lesie. Zapytałem o to po tym, jak widziałem je pierwszy raz, ale drugi ratownik powiedział, żebym się nie martwił i że to jest normalne. Wszyscy, których pytałem, powiedzieli dokładnie to samo. Chciałem podejść i to zbadać, ale powiedziano mi bardzo dosadnie, że nigdy nie powinienem do nich się zbliżać. Obecnie zdarza się to tak często, że właściwie je ignoruję. Był duży odzew odnośnie schodów, więc krótko je tutaj omówię i dołączę historię z nimi związaną. Schody, które spotykamy, mają różne kształty, wielkości, style i stan, w jakim się znajdują. Niektóre są mocno zniszczone, po prostu ruiny, ale inne są wręcz nowe. Widziałem jedne, które wyglądały, jakby zostały żywcem wyjęte z latarni morskiej. Metalowe, kręcone, staromodne. Schody nie prowadzą w górę w nieskończoność lub dalej niż sięga wzrok, ale niektóre z nich są wyższe od pozostałych. Tak jak mówiłem poprzednio, wyobraźcie sobie schody z waszego domu wycięte i wklejone pośrodku niczego. Nie mam niestety żadnych zdjęć. Tak naprawdę, po pierwszym spotkaniu nigdy nie pomyślałem, żeby takie zdjęcia zrobić, a też nie chciałem ryzykować przez to utraty pracy. W przyszłości pewnie jeszcze spróbuję, ale nic nie obiecuję. Jeżeli chodzi o zaginione osoby, dotyczy ich jakaś połowa zgłoszeń. Pozostałe to wezwania po pomoc od ludzi, którzy spadli z klifu i zrobili sobie krzywdę, doznali poparzeń od ognia. Nie uwierzylibyście, jak często się to zdarza, głównie wśród pijanych dzieciaków, których ugryzło jakieś zwierzę lub owad. Jesteśmy zgraną drużyną. Są wśród nas weterani, którzy są świetni w odnajdywaniu śladów po zaginionych osobach. I właśnie to sprawia, że przypadki, kiedy nie znajdujemy żadnego śladu, są tak frustrujące. Jeden z nich był szczególnie dołujący dla nas wszystkich, ponieważ znaleźliśmy ślady, ale te przyniosły więcej pytań niż odpowiedzi. Starszy mężczyzna poszedł na wycieczkę wzdłuż dobrze oznakowanego szlaku, ale jego żona zadzwoniła, że nie wrócił do domu na czas. Okazało się, że mężczyzna miewał wcześniej ataki padaczki. Żona martwiła się, że nie wziął lekarstw i dostał jeden na szlaku. Zanim zapytacie, nie mam pojęcia, dlaczego facet pomyślał, że to dobry pomysł iść na wycieczkę samemu i dlaczego jego żona nie poszła z nim. Nie pytam o takie rzeczy, bo w pewnym momencie to po prostu nie ma znaczenia. Ktoś zaginął i moim obowiązkiem jest go znaleźć. Wyruszyliśmy na standardowe poszukiwania. Nie trwało to długo, zanim nasi weterani znaleźli ślad po gościu, który najwyraźniej oddalił się od szlaku. Przegrupowaliśmy się i podążyliśmy za śladami w taki sposób, żeby poszukiwaniami pokryć jak największy obszar. Nagle dostaliśmy wezwanie przez radio. Mieliśmy udać się z powrotem do miejsca, w którym znajdowali się weterani. Szybko ruszyliśmy na miejsce, bo takie wezwania zwykle oznaczają, że poszukiwana osoba jest ranna i potrzebna jest cała nasza grupa, żeby bezpiecznie dotransportować rannego do bazy. Kiedy przybyliśmy na miejsce, zobaczyliśmy weteranów stojących pod drzewem, patrzących w górę. Zapytałem kumpla, o co chodzi, a ten tylko wskazał ręką na jedną z gałęzi. Nie mogłem uwierzyć w to, co widziałem. Wisiała tam laska, przynajmniej 10 metrów nad ziemią. Przyczepiony do rączki pasek był owinięty wokół gałęzi. Nie było szans, żeby ten gość rzucił nią tak wysoko. Nie było też po nim jakichkolwiek innych śladów. Wołaliśmy w górę drzewa, ale oczywiście nikt nie odpowiedział. Staliśmy tam wszyscy, drapiąc się po głowach. Kontynuowaliśmy poszukiwania, ale nigdy gościa nie znaleźliśmy. Użyliśmy też psów tropiących, ale gubiły trop na długo przed tym drzewem. W
końcu poszukiwania odwołano, bo po pewnym czasie już niewiele możemy zrobić. Żona tego mężczyzny wydzwaniała do nas miesiącami, pytając, czy znaleźliśmy jej męża. To było przygnębiające słyszeć, jak za każdym razem w jej głosie było coraz mniej nadziei. Nie jestem pewien, dlaczego ten konkretny przypadek był tak dołujący. Myślę, że to może przez absurdalność całej sytuacji. To i pytania, które pozostały. Jak do cholery laska tego gościa dostała się na drzewo? Czy ktoś go zabił, a laskę powiesił jako jakieś dziwne trofeum? Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby go znaleźć, ale to wyglądało, jakby ktoś z nas zadrwił. Do tej pory czasami rozmawiamy o tej akcji. Historie o zaginionych dzieciach zawsze wzbudzają najwięcej emocji. Nie ma znaczenia, w jakich okolicznościach zniknęły, to nigdy nie jest łatwe. Zawsze opłakujemy te, które znajdziemy nieżywe. Nieczęsto, ale to się zdarza. David Paulides wiele mówił o dzieciach, które jednostki SAR znajdują w miejscach, w których nie powinny lub nie mogły się znaleźć. Szczerze powiem, że więcej słyszałem takich historii niż widziałem na własne oczy, ale mogę podzielić się jedną, o której dużo myślę i której byłem świadkiem. Matka z trójką dzieci wybrała się na piknik do miejsca w parku, w którym znajduje się małe jezioro. Dzieci miały 6, 5 i 3 lata. Matka cały czas pilnowała dzieci i według niej nigdy nie spuszczała ich z oczu, choćby na chwilę. Nigdy nie zauważyła nikogo innego kręcącego się w okolicy. Po pikniku spakowała ich rzeczy i wyruszyli z powrotem w stronę parkingu. Dla ścisłości, jezioro, nad którym byli, znajduje się tylko jakieś 3 km od parkingu. Prowadzi do niego bardzo dobrze oznaczony i utrzymany szlak, więc praktycznie niemożliwością jest zgubić się po drodze, chyba że umyślnie zejdziesz ze szlaku jak imbecyl. Dzieci szły przed matką, kiedy ta usłyszała jakiś dźwięk sugerujący, że ktoś idzie za nimi. Obróciła się i w ciągu około 4 sekund, kiedy nie patrzyła, jej 5-letni syn zniknął. Pomyślała, że prawdopodobnie odszedł na bok się wysikać. Zapytała pozostałej dwójki, gdzie poszedł ich brat. Oboje odpowiedzieli, że wielki mężczyzna ze straszną twarzą wyszedł z krzaków koło nich, wziął chłopca za rękę i poprowadził między drzewa. Pozostała dwójka dzieciaków nie wydawała się tym faktem nadto przestraszona. Kobieta powiedziała później, że wyglądało to tak, jakby ktoś podał jej dzieciom jakiś narkotyk. Oboje wyglądali na zdezorientowanych, otumanionych. Kobieta oczywiście zaczęła panikować. Szukała chłopca w najbliższej okolicy, wykrzykując jego imię. W pewnym momencie wydawało się jej, że usłyszała jego głos. Oczywiście nie mogła pobiec ślepo w tym kierunku. Miała przecież pod opieką jeszcze dwójkę dzieci. Zadzwoniła więc po policję, a policja skierowała nas do poszukiwań. Otrzymaliśmy zgłoszenie i natychmiast wyruszyliśmy. W trakcie poszukiwań, które rozciągało się na całe mile, nie natrafiliśmy na żaden ślad po dzieciaku. Psy nie podjęły żadnego tropu, nie znaleziono żadnego fragmentu ubrania, połamanych gałązek, słowem niczego, co wskazywałoby na obecność dziecka w tym rejonie. Oczywiście przez chwilę podejrzenia padły na matkę, ale stało się jasne, że była zdruzgotana całą tą sprawą. Szukaliśmy tego dzieciaka tygodniami, z dużą pomocą ochotników, ale w końcu poszukiwania dobiegły końca, a my zajęliśmy się innymi sprawami. Ochotnicy szukali jednak dalej i pewnego dnia dostaliśmy zgłoszenie, że znaleźli ciało. Podali nam miejsce, w którym się znajdowało, ale nie mogliśmy uwierzyć w to, że to mógł być ten dzieciak. Pomyśleliśmy, że to musiał być ktoś inny. Tak czy inaczej, wyruszyliśmy jakieś 24 km od miejsca, w którym zniknął chłopiec. Na miejscu widzieliśmy już na pewno. To były zwłoki naszego zaginionego. Zastanawiałem się, w jaki sposób dziecko mogło dotrzeć w to miejsce, ale nic sensownego nie przychodziło mi do głowy.
ochotnik znalazł się w tym miejscu, bo pomyślał, że równie dobrze może przeszukać obszar, w który nikt wcześniej nie zaglądał, w razie gdyby ciało zostało gdzieś odwleczone i porzucone. Dotarł do podnóża stromego, skalistego zbocza. Kiedy spojrzał w górę, w połowie drogi na górę, coś zauważył. Patrząc przez lornetkę, rozpoznał, że to zwłoki małego chłopca wciśniętego w małą rozpadlinę skalną. Rozpoznał kolor koszulki chłopca i od razu domyślił się, kogo znalazł. Wyruszyliśmy natychmiast po zgłoszeniu. Prawie godzinę zajęło nam ściągnięcie ciała w dół. Kiedy to się udało, żaden z nas nie mógł uwierzyć w to, co widział. Nie tylko ciało znalazło się 24 km od miejsca, w którym chłopiec zaginął, ale też nie było możliwości, żeby sam wspiął się do miejsca, w którym go znaleziono. To zbocze jest bardzo zdradliwe i nawet nam, wyposażonym w sprzęt wspinaczkowy, trudno było się tam dostać. Niesamowite było to, że dzieciak nie miał choćby jednego zadrapania. Nie miał butów, ale jego stopy nie były poranione czy brudne, więc na pewno nie zaciągnęło go tam żadne zwierzę. Zresztą z tego, w jakim stanie się znajdował, mogliśmy stwierdzić, że nie był martwy tak długo, jak można by było się spodziewać. Upłynął miesiąc, odkąd zniknął, a wyglądało na to, że jest martwy od jednego, góra dwóch dni. Cała ta sprawa była niesamowicie dziwaczna. Było to jedno z najbardziej niepokojących wezwań, na jakich byłem. Później dowiedzieliśmy się od koronera, że dziecko zmarło z wychłodzenia, prawdopodobnie późno w nocy, dwa dni przed tym, jak został znaleziony. Nie było żadnych podejrzanych, żadnych odpowiedzi. Jednym z pierwszych wezwań, na jakich byłem, kiedy byłem jeszcze kursantem, były poszukiwania czterolatka, który oddalił się od swojej mamy. To była jedna z takich spraw, gdzie wiedzieliśmy, że go znajdziemy. Psy od razu podchwyciły mocny trop i widoczne były wyraźne ślady, że dziecko było w okolicy. Znaleźliśmy go na ścieżce pośród jagód, około 800 metrów od miejsca, w którym widziano go po raz ostatni. Nawet nie zdawał sobie sprawy, że zawędrował tak daleko. Jeden z weteranów przyprowadził go z powrotem, z czego osobiście bardzo się cieszyłem, bo sam kiepsko sobie radzę z dziećmi. Kiedy już wracałem z moją nauczycielką do bazy, ona postanowiła, że nadłużymy trochę drogi, żebym zobaczył miejsce, w którym często znajdowane są zaginione osoby. Było to takie naturalne zagłębienie blisko popularnego szlaku. Ludzie często tam trafiali, bo z góry idzie się łatwiej. Dotarcie tam zajęło nam około godziny. Kiedy chodziliśmy po okolicy, a ona pokazywała mi miejsca, w których w przeszłości znajdowała zaginionych, zobaczyłem coś w oddali. Tak dla jasności. Miejsce, w którym się znajdowaliśmy, jest oddalone od głównego parkingu o około 13 km, ale prowadzą tam też leśne drogi, w razie gdyby ktoś chciał skrócić sobie dystans do przejścia pieszo. Znajdowaliśmy się na ziemi ochranianej przez stan, więc nie było mowy o jakichkolwiek zabudowaniach komercyjnych czy mieszkalnych w tym rejonie. Jedynymi konstrukcjami, na jakie można się tu natknąć, są wieże pożarowe lub chaty budowane czasem przez bezdomnych. Ale z miejsca, gdzie stałem, wyraźnie mogłem zobaczyć, że cokolwiek to jest, ma proste krawędzie, a jedną z rzeczy, których uczysz się bardzo szybko, jest to, że proste linie w naturze praktycznie nie występują. Powiedziałem nauczycielce, co zobaczyłem, ale ona nic nie odpowiedziała. Szła sobie spokojnie ze mną, pozwalając mi samemu przekonać się, co zobaczyłem. Jakieś 10 metrów przed konstrukcją wszystkie włosy na karku stanęły mi dęba. To były schody, pośrodku pieprzonego lasu. W innym przypadku byłaby to najbardziej niewinna rzecz na świecie. Zwykłe schody z beżowym dywanem 10 stopniami. Ale zamiast znajdować się w domu, gdzie ich miejsce, były tutaj, w środku lasu. Bok schodów oczywiście nie był zabudowany, więc mogłem zobaczyć, z jakiego drewna są zrobione. To było jak błąd w grze wideo,
gdzie dom nie załadował się w całości i widać tylko schody. Stałem tam, usiłując ułożyć to sobie w jakąś logiczną całość. Moja nauczycielka stanęła koło mnie, patrząc na schody, jakby to była najnormalniejsza rzecz na świecie. Zapytałem jej, co to kurwa jest? Przywyknij, młody, jeszcze wiele ich zobaczysz, odpowiedziała. Chciałem podejść bliżej, ale mocno złapała mnie za ramię. Nie robiłabym tego na twoim miejscu. Głos miała spokojny, ale ucisk mocny, więc stałem, tylko patrząc na nią zdziwiony. Będziesz widział je często, ale nigdy do nich nie podchodź. Nie dotykaj ich, nie wychodź na nie. Po prostu je ignoruj. Zacząłem ją wypytywać, o co chodzi, ale coś w jej spojrzeniu powiedziało mi, że lepiej będzie, jeśli przestanę. Poszliśmy dalej, a ten temat nie wypłynął już do końca mojego szkolenia. Ale miała rację. Przy około co piątym wezwaniu natrafiam na schody w lesie. Czasami są blisko szlaku, około 3 do 5 kilometrów, a czasami 30 do 50 kilometrów. Dosłownie po środku niczego, a znajdujemy je głównie podczas największych poszukiwań lub weekendów, kiedy odbywamy dodatkowe szkolenia. Z reguły schody są w dobrym stanie, ale niektóre wyglądają, jakby były tam już przez lata. Różne rodzaje, różne rozmiary. Największe, jakie widziałem, wyglądały, jakby pochodziły z posiadłości z przełomu wieku. Szerokie na ponad 3 metry, ze stopniami wznoszącymi się na jakieś 6 metrów. Próbowałem rozmawiać o tym z ludźmi, ale udzielali mi takiej samej odpowiedzi jak moja nauczycielka. To normalne, nie przejmuj się, ale nie zbliżaj się do nich. Teraz, kiedy kursanci pytają mnie o to, udzielam im takiej samej odpowiedzi. Nie za bardzo wiem, co innego mógłbym im powiedzieć. Ta historia jest nie tyle straszna, co smutna. W środku zimy, kiedy nikt nie powinien zapuszczać się daleko w las, zaginął młody człowiek. Zimą wiele szlaków zostaje zamkniętych, ale nie wszystkie chyba, że jest w cholerę śniegu. Wyruszyliśmy z poszukiwaniami, ale z racji bardzo ostrej zimy nasypało jakieś 2 metry. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że znajdziemy go dopiero wiosną po odwilży. I faktycznie, po pierwszych roztopach dostaliśmy zgłoszenie, że turysta odnalazł ciało niedaleko od głównego szlaku. Znaleźliśmy go u podstawy drzewa w częściowo stopniałej zaspie. Od razu wiedziałem, co się stało i zajebiście mnie to wystraszyło. Większość osób, które jeżdżą na nartach, snowboardzie czy po prostu spędzają czas w górach, pewnie też już się domyśliło. Kiedy śnieg pada bezpośrednio obok pnia drzewa, gromadzi się go znacznie mniej. Dzieje się tak głównie wokół drzew iglastych ze względu na ich koronę przypominającą trochę rozłożony parasol. Finalnie otrzymujemy przestrzeń dookoła pnia wypełnioną luźnym puchem, powietrzem i gałęziami. Fachowo nazywa się to studnia drzewna. W centrum powitalnym wieszamy duże znaki ostrzegające przed nimi, mówiące, jak takie studnie mogą być niebezpieczne, ale każdego roku, kiedy spadnie dużo śniegu, przynajmniej jedna osoba tych ostrzeżeń nie przeczyta lub nie bierze ich na poważnie, a my dowiadujemy się o tym na wiosnę. Zgaduję, że ten gość zmęczył się wędrówką, a może złapał go skurcz. Poszedł więc odpocząć pod drzewem, nie wiedząc, że jest tam studnia, do której oczywiście wpadł. Utknął z nogami w górze, a otaczający go śnieg zasypał go. Nie mogąc się uwolnić, udusił się. Nazywa się to uduszeniem w głębokim śniegu. I przeważnie nie zdarza się, chyba że spadnie naprawdę dużo śniegu. Jeżeli przytrafi wam się utknąć w dziwnej pozycji, jak temu gościowi, nawet 2 metry mogą być zabójcze. Najbardziej przestraszyło mnie, kiedy wyobraziłem sobie, jak musiał tam cierpieć. Do góry nogami, na przejmującym mrozie. Nie umarł szybko. Śnieg przykrył go gęstą, ciężką warstwą, więc niemożliwe było się stamtąd wydostać. Kiedy oddychanie zaczęło sprawiać mu problem,
Musiał wiedzieć, co się dzieje. Nie chcę nawet zgadywać, o czym myślał w swoich ostatnich chwilach życia. Wielu moich przyjaciół, spędzających mniej czasu na powietrzu, chciałoby wiedzieć, czy spotkałem już Goatmana, postać z jakiejś urban legendy, podobno pół człowiek, pół kozioł, dzierżący topory lub siekiery. Niestety, albo może na szczęście, nigdy nic takiego mi się nie przytrafiło. Najbliższą temu sytuacją była akcja z człowiekiem o czarnych oczach, ale wtedy nic nie widziałem. Było jednak jedno wezwanie, kiedy doświadczyłem czegoś podobnego, ale raczej nie przypisałbym tego Goatmanowi. Dostaliśmy zgłoszenie, że starsza kobieta zemdlała na jednym ze szlaków i potrzebuje pomocy, by dotrzeć z powrotem do bazy. Dotarliśmy na miejsce, w którym miała znajdować się kobieta, ale zobaczyliśmy jedynie jej męża. Podbiegł do nas mówiąc, że zboczył na moment ze szlaku, chcąc coś zobaczyć, kiedy usłyszał za sobą krzyk swej żony. Pobiegł do niej i znalazł ją nieprzytomną. Zapakowaliśmy ją na nosze, ale kiedy znosiliśmy ją z powrotem do centrum powitalnego, odzyskała przytomność i zaczęła znowu krzyczeć. Uspokoiłem ją, żeby zapytać, co się stało. Nie pamiętam dosłownie tego, co powiedziała, ale generalnie było to tak. Czekała na swojego męża, kiedy usłyszała jakiś bardzo dziwny dźwięk. Powiedziała, że było to trochę jak miauczenie kota, ale w jakiś sposób zniekształcone. Nie wiedziała dokładnie, o co chodzi, więc podeszła kawałek, żeby lepiej słyszeć. Mówiła, że im bardziej się zbliżała, tym bardziej niepokojący był ten dźwięk, aż w końcu zrozumiała, co było nie tak. Następną część pamiętam, bo była taka dziwna, że nie mógłbym o niej zapomnieć, nawet gdybym chciał. To nie był kot. To był człowiek, w kółko powtarzający słowo miał. Tylko miał, miał, miał. Nic poza tym. Ale to nie był człowiek. Nie mógł być, bo nigdy nie słyszałam, żeby głos człowieka był tak brzęczący. Pomyślałam, że mój aparat słuchowy wysiadł, ale okazało się, że nie. Wyregulowałam go, ale głos nadal był brzęczący. To było straszne. Zbliżał się, ale nie mogłam go zobaczyć. Im bliżej był, tym bardziej byłam przerażona. Ostatnią rzeczą, którą pamiętam, był kształt wyłaniający się zza drzew. Prawdopodobnie wtedy zemdlałam. Oczywiście byłem trochę skonsternowany faktem, że ktoś chodzi sobie po jebanym lesie, miałcząc do ludzi. Kiedy więc dotarliśmy na dół, powiedziałem mojemu przełożonemu, że chciałbym tam wrócić, sprawdzić, czy uda mi się coś znaleźć. Dostałem pozwolenie, wziąłem radio i poszedłem z powrotem na górę, do miejsca, gdzie kobieta zemdlała. Nic nie zauważyłem, więc poszedłem jeszcze 1,5 kilometra dalej. Wracając, zboczyłem ze szlaku, żeby sprawdzić miejsce, z którego wydawało się jej, że coś wychodzi z lasu. W tym momencie słońce już zachodziło, a ja nie miałem najmniejszego zamiaru zostawać tu na noc. Pomyślałem więc, że wrócę tu jutro poszukać śladów. Ruszyłem w drogę powrotną, kiedy zacząłem słyszeć coś w oddali. Zatrzymałem się i krzyknąłem, aby osoba znajdująca się w pobliżu zidentyfikowała się. Odgłos nie przybliżył się, ani nie stał się głośniejszy, ale brzmiał dokładnie tak, jak opisywała go kobieta. Głos mężczyzny powtarzający miał w dziwny, monotonny sposób. Może śmiesznie to zabrzmi, ale odgłos przypominał głos tego gościa z South Parku z elektroniczną krtanią, Neda. Zszedłem ze szlaku w kierunku, z którego myślałem, że dochodzi odgłos, ale nie zbliżyłem się do niego. To było tak, jakby dobiegał ze wszystkich kierunków. W końcu odgłos zanikł, a ja wróciłem do centrum powitalnego. Nigdy później nie dostałem informacji, żeby ktoś słyszał podobny dźwięk. Mimo, że wróciłem tam następnego dnia, też nie usłyszałem go ponownie. Być może to był jakiś dzieciak robiący sobie jaja z ludzi, ale nawet ja muszę przyznać,
że było to co najmniej dziwne. Okej, zacznijmy od odpowiedzi na pytania, które zadawała większość z Was. Nie chciałbym zdradzać, gdzie dokładnie pracuję. Niektóre z rzeczy, które tu opisałem, wpędziłyby mnie w spore kłopoty. Może nawet wyleciałbym przez nie z pracy. Więc lepiej będzie, jeżeli nie będę za dużo pisał na ten temat. Powiem tylko, że pracuję w Stanach Zjednoczonych, w rejonie, który obdarzony został ogromnymi obszarami dziczy. Mowa tu o setkach mil gęstego lasu, łańcuchu górskim i kilku jeziorach. Schody w dalszym ciągu budzą Wasze zainteresowanie, więc na szczęście dla mnie mój przyjaciel ma związaną z nimi historię, która powinna Was zainteresować. Napiszę o tym więcej pod koniec tego posta. Odnośnie tego, czy kiedykolwiek myślałem, by wypytać o to moich przełożonych? Tak, myślałem, ale nie chcę przez to ryzykować utraty pracy. Na szczęście jeden z moich byłych przełożonych nie pracuje już jako ratownik SAR-u, więc jest szansa, że zgodziłby się cokolwiek opowiedzieć. Będę z nim rozmawiał później w tym tygodniu i dam Wam znać, co z tego wyjdzie. Jeżeli chodzi o porady, jak zostać oficerem SAR-u, myślę, że najlepszą radą, jaką mogę dać, jest kontakt z najbliższą placówką służby leśnej. Zobaczcie, czy dostępne są jakieś kursy, szkolenia lub jakie są wymagania. Ja pracuję tu od lat, a zaczynałem jako wolontariusz pomagający w akcjach SAR-u. To świetna praca, pomimo sporadycznych, tragicznych sytuacji i nie chciałbym robić nic innego. Okej, czas przejść do historii. Pierwsza wydarzyła się na akcji, na którą poszedłem wraz po ukończeniu szkolenia, więc wszystko wówczas było dla mnie nowe. Zanim zacząłem tą pracę, byłem ochotnikiem, więc miałem jakieś pojęcie, czego można się spodziewać. Ale dotychczas miałem głównie do czynienia z wezwaniami do poszukiwań ludzi, których ślady zostały wcześniej zauważone przez weteranów. Jako pracownik SAR-u wyruszasz do wszelkiego rodzaju zgłoszeń. Od ugryzień przez zwierzęta po atak serca. Ta konkretna sprawa została zgłoszona wcześniej rano przez parę młodych ludzi, którzy wędrowali szlakiem w pobliżu jeziora. Mąż był bardzo rozhisteryzowany, a my nie mogliśmy dojść do tego, co się stało. W tle słychać było wrzeszczącą kobietę, a on błagał nas, byśmy przybyli jak najszybciej. Kiedy tam dotarliśmy, zobaczyliśmy go trzymającego swoją żonę, która z kolei trzymała coś w swoich ramionach, wydając z siebie niemal zwierzęce krzyki. Kiedy mąż nas zobaczył, krzyknął, byśmy im pomogli, a najlepiej sprowadzili karetkę na miejsce. Oczywiście nie dało się wysłać karetki na górski szlak, więc zapytaliśmy, czy jego żona potrzebuje pomocy, czy też będzie mogła iść o własnych siłach. Mężczyzna dalej był roztrzęsiony, ale udało mu się powiedzieć, że to nie ona potrzebuje pomocy. Podczas gdy jeden z weteranów próbował go uspokoić, ja podszedłem do kobiety i zapytałem, co się dzieje. Ale ona jedynie kiwała się w przód i w tył, trzymając coś, piszcząc w kółko. Kucnąłem i zobaczyłem, że cokolwiek trzyma, pokryte jest krwią. Wtedy zauważyłem chustę do noszenia dziecka na jej ramieniu, a moje serce stanęło. Wypytując ją o to, co się stało, tak jakby delikatnie rozchyliłem jej ramiona, żeby zobaczyć, co tak naprawdę trzyma. To było jej dziecko, oczywiście martwe. Jego główka była wgnieciona z jednej strony, a całe ciało pokryte było zadrapaniami. Widziałem wcześniej ciała zmarłych, ale coś w całej tej sytuacji mocno mnie dotknęło. Chwilę zajęło mi dojście do siebie, po czym podszedłem do weterana stojącego najbliżej mnie. Powiedziałem mu, że chodzi o martwe dziecko, a on poklepał mnie po ramieniu i powiedział, że się tym zajmie. Godzinę zajęło nam przekonanie kobiety, żeby pozwoliła nam zobaczyć dziecko.
Za każdym razem, kiedy chcieliśmy je odebrać, załamywała się, mówiąc, że nie możemy go wziąć, że wszystko będzie dobrze, jeżeli tylko zostawimy je w spokoju i pozwolimy jej mu pomóc. W końcu weteranom udało się ją przekonać do oddania ciała. Zabraliśmy je do punktu medycznego, ale kiedy zjawili się ratownicy, powiedzieli, że nie było jakiejkolwiek szansy na uratowanie dziecka. Zmarło natychmiast z powodu urazu głowy, jakiego doznało. Moją dobrą znajomą była jedna z sióstr pracujących w szpitalu, do którego przywieziono małżeństwo. Opowiedziała mi później, co wtedy stało się w lesie. Para spacerowała z dzieckiem w chuście. W pewnym momencie zatrzymali się, bo dzieciak zaczął marudzić. Ojciec wziął go na ręce, stanął na brzegu stosunkowo niedużego wąwozu, zaraz przy szlaku. Mama podeszła, żeby stanąć obok nich, ale potknęła się, wpadła na swojego męża, który upuścił dziecko prosto do wąwozu. Dziecko upadło z niecałych 7 metrów wprost na skały na dnie. Ojciec pospieszył na ratunek, ale stracił równowagę i upadł prosto na główkę dziecka, które w tym momencie było już martwe. Dziecko miało jedynie 15 miesięcy. Cholernie dziwaczny wypadek. Seria zdarzeń, która zakończyła się w najgorszy możliwy sposób. To było najprawdopodobniej najokropniejsze wyzwanie, na jakim byłem. W mojej karierze pracownika SAR-u nie widziałem wielu przypadków pogryzień przez zwierzęta, głównie przez to, że niewiele dużych zwierząt pojawia się w tej okolicy. Owszem, są tu niedźwiedzie, ale trzymają się z dala od ludzi. Większość zwierząt, które można zobaczyć, jest małych. Na przykład kojoty, szopy, skunksy. Częstym widokiem natomiast są łosie i powiem wam jedno. To niezłe skurczybyki. Będą gonić wszystko i wszystkich bez wyraźnego powodu i niech was Bóg ma w opiece, jeżeli znajdziecie się pomiędzy samicą i jej młodym. Jedno z najzabawniejszych wezwań dostaliśmy od gościa, który wlazł na drzewo, uciekając przed ogromnym samcem. Godzinę zajęło nam zdjęcie go stamtąd, a kiedy w końcu stanął na ziemi, powiedział: Skurwysyny duże są z bliska. Wiem, że ta historia nie jest straszna, ale do tej pory się z tego śmiejemy. Szczerze nie mam pojęcia, jak mogłem zapomnieć o tej historii, ale jak dotąd to jest najstraszniejsze, co mnie do tej pory spotkało. Może tak długo starałem się o tym zapomnieć, że nie było to pierwsze, co przyszło mi do głowy. Pracując jako osoba, która dosłownie cały swój czas spędza w lesie, nie chciałbyś zacząć się bać samotności albo pobytu pośrodku niczego. Właśnie dlatego, kiedy przytrafia ci się taka historia, starasz wyprzeć ją z pamięci. Jak do tej pory jest to jedyna rzecz, która sprawiła, że poważnie zacząłem się zastanawiać, czy ta praca jest dla mnie. Nie lubię o tym mówić, ale postaram się opisać wszystko najlepiej, jak pamiętam. Rzecz działa się późną wiosną. To było typowe zgłoszenie o zaginionym dziecku. 4-letnia dziewczynka oddaliła się od obozowiska jej rodziny i nie było jej przez około 2 godziny. Jej rodzice byli totalnie przybici. Powiedzieli nam to, co mówi każdy rodzic. Moje dziecko nigdy by się samo nie oddaliło. Ona jest przecież taka grzeczna, zawsze jest gdzieś w pobliżu, nigdy by czegoś takiego nie zrobiła. Zapewniliśmy rodziców, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by ją odnaleźć i rozstawiliśmy się w standardowej formacji poszukiwawczej. Przydzielono mi jednego z moich dobrych kumpli, więc idąc w górę, rozmawialiśmy sobie na luzie. Wiem, że to może brzmieć bezdusznie, ale po pewnym czasie w tej pracy człowiek staje się znieczulony. To jest zupełnie normalne i myślę, że taka znieczulica jest wręcz potrzebna. Szukaliśmy dobre 2 godziny, znacznie wykraczając poza teren, w którym spodziewaliśmy się, że dziewczynka może się znajdować. Akurat wyszliśmy z małej dolinki, kiedy coś sprawiło, że obaj jednocześnie się zatrzymaliśmy. Zamarliśmy, patrząc na siebie.
To było takie dziwne uczucie, jakby samolot się rozhermetyzował. Strzeliło mi w uszach i miałem wrażenie, jakbym spadł z 3 metrów. Chciałem zapytać kumpla, czy on poczuł to samo, ale zanim mi się to udało, usłyszeliśmy najgłośniejszy dźwięk, jaki w życiu słyszałem. To prawie jakby pociąg jechał na nas, ale dźwięk było słychać ze wszystkich stron. Z góry i z dołu też. Kolega coś do mnie krzyknął, ale nic nie usłyszałem przez ten ogłuszający hałas. Przerażeni zaczęliśmy się rozglądać za źródłem dźwięku, ale nic nie zobaczyliśmy. Moją pierwszą myślą było osuwisko skalne, ale nie znajdowaliśmy się w pobliżu żadnych klifów czy urwisk, a nawet gdyby tak było, to już pewnie byśmy nie żyli. Dźwięk trwał nadal, a my próbowaliśmy krzyczeć coś do siebie, ale stojąc nawet bardzo blisko, nic nie mogliśmy usłyszeć. Wtedy hałas równie nagle jak się zaczął, nagle się urwał, zupełnie jakby ktoś go wyłączył. Staliśmy chwilę nieruchomo, kiedy normalne odgłosy lasu zaczęły powracać. Kumpel zapytał mnie, co właściwie się stało, a ja wzruszyłem tylko ramionami. Wiedziałem tyle samo, co on. Staliśmy tak patrząc na siebie przez jakąś minutę. Zapytałem przez radio, czy ktoś też słyszał nadchodzący jebany koniec świata, ale okazało się, że nikt nic nie słyszał, pomimo, że inne grupy były w zasięgu krzyku, w razie gdyby ktoś coś znalazł. Ruszyliśmy więc na dalsze poszukiwania. Jakąś godzinę później wszyscy meldowali postępy przez radio, ale nikt nie odnalazł dziewczynki. Przeważnie przerywamy poszukiwania, kiedy robi się ciemno, ale ponieważ nie znaleziono żadnych śladów, kilka osób, w tym ja i mój kumpel, postanowiło szukać dalej. Trzymaliśmy się blisko siebie, wykrzykując jej imię co kilka minut. Miałem wielką nadzieję, że uda nam się ją znaleźć, bo ile nie lubię dzieci, to wizja małej dziewczynki błąkającej się samej po lesie po zmroku wydawała mi się straszna. Dzieci mogą bać się lasu nawet za dnia, ale w nocy, cóż, to już zupełnie inna historia. Jednak nie znaleźliśmy żadnego śladu, nie usłyszeliśmy odpowiedzi na nasze wołania, więc koło północy zawróciliśmy, żeby udać się do punktu zbornego. Byliśmy w połowie drogi, kiedy mój kumpel stanął świecąc latarką na ogromne, przewrócone drzewo, ale on mnie uciszył i kazał nasłuchiwać. To był dźwięk przypominający płacz dziecka dochodzący z oddali. Obaj zaczęliśmy wykrzykiwać imię dziewczynki, po czym nasłuchiwaliśmy jakiejkolwiek odpowiedzi, ale ciągle słyszeliśmy jedynie ten płacz. Skierowaliśmy się w stronę powalonego drzewa, obchodząc je naokoło. Kiedy zbliżaliśmy się do źródła dźwięku, doznałem jakiegoś dziwnego uczucia. Powiedziałem koledze, że coś jest nie w porządku. Odpowiedział, że ma takie samo wrażenie, ale nie wie dlaczego. Zatrzymaliśmy się, ponownie wołając dziewczynkę po imieniu. Nagle w tym samym momencie uświadomiliśmy sobie, co było nie tak. Płacz, który słyszeliśmy, był zapętlony. Najpierw szloch, potem jakby jęk i na końcu czknięcie, powtarzające się w kółko. Za każdym razem brzmiało to dokładnie tak samo. Bez słowa obaj zaczęliśmy uciekać. To był jedyny raz, kiedy straciłem opanowanie w taki sposób, ale coś w całej tej sytuacji było tak niesamowicie nie w porządku, że żaden z nas nie chciał tam zostać ani sekundy dłużej. W punkcie zbornym pytałem wszystkich, czy słyszeli jakiekolwiek dziwne odgłosy, ale nikt nie miał pojęcia, o co mi chodzi. Dziewczynka nigdy nie została odnaleziona. Na akcjach zawsze pamiętamy, żeby na akcjach przy okazji rozglądać się za osobami, których nie odnaleziono. Ale w tym wypadku szczerze wątpię, żebyśmy kiedykolwiek coś znaleźli. Spośród wezwań dotyczących zaginionych osób, tylko niewielka część kończy się zupełnym zniknięciem, w sensie braku śladów czy ciała. Ale czasami ciało przynosi więcej pytań niż odpowiedzi. Oto kilka, które znaleźliśmy,
które stały się w pewien sposób sławne w naszym towarzystwie. Nastolatek, którego szczątki odnaleziono prawie rok po zaginięciu. Znaleźliśmy czubek jego czaszki, dwie kości palców i aparat około 60 km od miejsca, gdzie widziany był po raz ostatni. Niestety aparat był zniszczony. Miednica starszego mężczyzny, który zaginął miesiąc wcześniej. To wszystko, co znaleźliśmy. Żuchwa i prawa stopa 2-letniego chłopca znalezione na najwyższym szczycie pasma górskiego w południowej części parku. Ciało nastoletniej dziewczyny z zespołem Downa, 30 km od miejsca, w którym zniknęła. Zmarła z wychłodzenia 3 tygodnie po zniknięciu, ale poza butami i kurtką jej ubranie było nienaruszone. Podczas autopsji w jej żołądku znaleziono jagody i gotowane mięso. Koroner powiedział, że wygląda na to, że ktoś się nią zaopiekował. Nigdy nie wskazano żadnego podejrzanego. Zamarznięte ciało rocznego dziecka, znalezione tydzień po zniknięciu, w pustym pniu drzewa, 16 km od miejsca, gdzie widziano go ostatni raz. W żołądku znaleziono świeże mleko, ale w ustach brak było języka. Jeden krąg i prawa rzepka 3-letniej dziewczynki, znalezione w śniegu, 30 km od miejsca, w którym obozowała jej rodzina poprzedniego lata. A teraz kilka historii, które opowiedział mi mój znajomy. Wspomniałem mu, że byliście zainteresowani schodami i macie szczęście. Miał z nimi coś w rodzaju bliskiego spotkania. Mimo, że nie miał dla nich wytłumaczenia, to ma z nimi trochę więcej doświadczenia niż ja. Kolega pracuje w SAR około 7 lat. Zaczynał na początku koledżu, a jego pierwsze spotkanie ze schodami wyglądało podobnie do mojego. Jego nauczyciel powiedział mu niemal to samo co mój, czyli nigdy nie podchodzić zbyt blisko, dotykać lub wychodzić na schody. Przez pierwszy rok trzymał się tych reguł, ale najwidoczniej wygrała ciekawość. Podczas jednego z wezwań odłączył się od grupy poszukiwawczej, żeby bliżej zbadać sprawę. To było około 15 km od miejsca, w którym zaginęła nastoletnia dziewczyna. Psy podjęły trop, a on został sam, pozostając w tyle za grupą. Wtedy dostrzegł schody po swojej lewej stronie. Wyglądały, jakby pochodziły z nowego domu, bo wykładzina na nich była nieskazitelnie biała. Opowiadał, że kiedy zbliżał się do nich, nie czuł i nie słyszał niczego nadzwyczajnego. Oczekiwał, że stanie się coś niedobrego, że zacznie krwawić z uszu lub zasłabnie, ale podszedł do schodów i nie poczuł niczego. Jedyną dziwną rzeczą, jaką zauważył, było to, że na schodach nie było żadnego syfu. Brak ziemi, liści, kurzu, czegokolwiek. Nie było także śladu po jakichkolwiek zwierzętach czy insektach w najbliższym otoczeniu, co uznał za dziwne. To nie było tak, że zwierzęta ich unikały. Bardziej jakby schody znalazły się w wyjątkowo pustej, jałowej części lasu. Dotknął schodów, ale nie poczuł niczego za wyjątkiem specyficznego uczucia, kiedy dotyka się nowy dywan. Upewniwszy się, że jego radio jest włączone, powoli zaczął wychodzić na schody, co jak stwierdził, było przerażające z powodu wszystkich historii, które o nich słyszał. Żartował, że z jednej strony oczekiwał, że zostanie przeniesiony do innego wymiaru, a z drugiej, że zaraz zobaczy nadlatujące UFO, ale dotarłszy na szczyt, bez żadnych przeszkód, przystanął rozglądając się. Im dłużej jednak stał, tym mocniej czuł, jakby robił coś bardzo, bardzo niewłaściwego. Opisał to uczucie, które towarzyszy ci, kiedy znajdziesz się w części budynku rządowego, w której nigdy nie powinieneś się znaleźć. Tak jakby ktoś miał przyjść i aresztować go, albo strzelić mu w plecy w dowolnym momencie. Próbował odsunąć od siebie to uczucie, ale to stawało się coraz mocniejsze. Wtedy zorientował się, że nie słyszy żadnego dźwięku. Zniknęły odgłosy lasu, nie mógł też usłyszeć własnego oddechu.
To było jak upierdliwy szum w uszach, tylko znacznie mocniejszy. W końcu zszedł na dół i dołączył do reszty ekipy ratunkowej, nikomu o tym nie wspominając. Ale najdziwniejsze miało się dopiero wydarzyć. Po zakończeniu poszukiwań jego trener czekał na niego w centrum powitalnym. Nie pozwolił mu wyjść, a na jego twarzy widać było gniew. Kumpel zapytał, co się stało, a ten odpowiedział: wyszedłeś na nie, przy czym nie było to pytanie. Kolega zapytał, skąd mógł to wiedzieć, ale ten tylko spuścił głowę, mówiąc: ponieważ jej nie znaleźliśmy, psy straciły trop. Na pytanie, jaki to ma związek ze schodami, trener zapytał, jak długo na nich był, na co kumpel odpowiedział, że nie dłużej niż minutę. Wtedy trener popatrzył na niego takim pustym, prawie martwym wzrokiem i powiedział, że jeżeli jeszcze raz wejdzie na jakiekolwiek schody, zostanie zwolniony. Natychmiast. Nauczyciel odszedł i przypuszczam, że nigdy już nie odpowiedział na żadne z pytań, które mój kumpel zadawał na ten temat. Kolega brał udział w wielu poszukiwaniach, w których nie natrafiono na żaden ślad poszukiwanego. Powiedział, że w większości przypadków, jeżeli zaginiona osoba nie jest znajdywana po niedługim czasie, to albo nigdy nie uda się jej odnaleźć, albo stanie się to po wielu tygodniach, miesiącach lub latach, w miejscach, w których nie miały prawa się znaleźć. Jedna z historii, którą mi opowiedział, wyróżniała się wśród innych, a dotyczyła 5-letniego chłopca ze znaczną niepełnosprawnością umysłową. Mały chłopiec zniknął późną jesienią z miejsca, w którym często urządza się pikniki. Poza upośledzeniem umysłowym był także fizycznie niepełnosprawny. Jego rodzice w kółko tłumaczyli, że nie ma mowy, by sam się oddalił. Ktoś musiał go zabrać. Kumpel powiedział, że szukali tego dzieciaka tygodniami, znacznie wykraczając poza wyznaczony obszar, ale wyglądało to tak, jakby dziecka nigdy w tym lesie nie było. Psy nie mogły wyczuć jego zapachu, nawet w miejscu, z którego zniknął. Na krótką chwilę podejrzenia padły na rodziców, ale widać było, że są zdruzgotani i nie mieli w tym swojego udziału. Poszukiwania zakończono po miesiącu, a do zimy wszyscy zdążyli o sprawie zapomnieć. Kumpel odbywał właśnie szkolenie zimowe na jednym z wyższych szczytów w okolicy, kiedy zobaczył coś w śniegu. Opowiadał, że najpierw zauważył to z daleka, a kiedy się zbliżył, rozpoznał, że to koszulka zaginionego chłopca. Był pewien, że należała do niego, bo był na niej charakterystyczny wzór. Niecałe 20 metrów dalej znalazł ciało chłopca, częściowo zakopane w śniegu. Powiedział, że mały nie mógł być martwy dłużej niż kilka dni, mimo że zaginął 3 miesiące wcześniej. Dzieciak był jakby owinięty wokół czegoś, a kiedy kolega odgarnął trochę śniegu, nie mógł uwierzyć w to, co widzi. To był duży kawał lodu, wyrzeźbiony na kształt czegoś, co przypominało człowieka. Chłopiec trzymał to tak mocno, że odmroził sobie klatkę piersiową i ręce. Było to widoczne nawet mimo częściowego rozkładu zwłok. Kolega wezwał przez radio resztę ekipy i już wspólnie znieśli ciało ze szczytu. Kiedy mi to opowiedział, wiedziałem, że nie było możliwości, żeby ten dzieciak przeżył samotnie 3 miesiące i by dostał się na ten szczyt. Fizycznie niemożliwe było, żeby przeszedł prawie 80 kilometrów i wdrapał się na cholerną górę. Gdyby tego było mało, w żołądku i okrężnicy dziecka nie znaleziono absolutnie nic, nawet wody. Kumpel powiedział, że wyglądało to tak, jakby chłopiec zniknął z powierzchni ziemi na kilka miesięcy, po czym ktoś odstawił go z powrotem tylko po to, by umarł z wyziębienia. Ostatnia jego historia miała miejsce stosunkowo niedawno, ledwie kilka miesięcy temu. Cała ekipa wyruszyła na zwiad, ponieważ w ciągu kilku ostatnich dni parę osób widziało pumy w okolicy. Jednym z naszych zadań jest sprawdzenie, czy te zwierzęta faktycznie są w pobliżu i jeżeli tak jest, ostrzegamy ludzi i zamykamy niektóre szlaki.
Kumpel był sam w bardzo zalesionej części parku. Zbliżał się zmierzch, kiedy usłyszał coś, co brzmiało jak krzyk kobiety. Pewnie większość z was wie, że odgłosy, jakie wydaje puma, przypominają te, które wydawałaby mordowana kobieta. Na pewno jest to niepokojące, ale całkiem normalne. Kolega dał znać przez radio, że usłyszał pumę i zamierza iść dalej, żeby sprawdzić, gdzie zaczyna się jej terytorium. Później słyszał ten odgłos jeszcze kilka razy, zawsze z tego samego miejsca, więc był w stanie mniej więcej określić, jak daleko to terytorium sięga. Już miał wracać do bazy, kiedy usłyszał kolejny krzyk, tym razem raptem kilka metrów od niego. Oczywiście wystraszył się i przyspieszył tempo, bo ostatnią rzeczą, na jaką miał ochotę, było spotkanie z pumą. Kiedy dotarł do szlaku, cokolwiek wydawało ten odgłos, podążyło za nim, więc zaczął biec. Kiedy był już około 1,5 kilometra od bazy, krzyk ustał, więc kumpel odwrócił się, żeby zobaczyć, co to było. Była już prawie noc, ale powiedział, że w miejscu, w którym szlak zakręcał, dostrzegł coś, co przypominało męską postać. Krzyknął więc, ostrzegając, że szlak jest zamknięty i należy powrócić do centrum powitalnego. Ale postać stała bez ruchu, więc kolega podszedł bliżej. Kiedy był już 10 metrów od niej, postać, jak on to określił, zrobiła niemożliwie długi krok w jego kierunku i wydała z siebie ten sam krzyk, który słychać było wcześniej. Kumpel bez chwili zastanowienia odwrócił się i sprintem pobiegł z powrotem do bazy, nie oglądając się za siebie. Zanim dobiegł na miejsce, krzyk oddalił się z powrotem w głąb lasu. Nigdy nikomu o tym nie wspomniał. Powiedział jedynie, że w lesie jest puma i szlak musi zostać zamknięty do czasu, aż zostanie znaleziona i przeniesiona. Na tym zakończę ten wpis, bo zrobiła się z tego ściana tekstu. Jutro wyruszam na coroczne szkolenie, więc nie będzie mnie przez cały tydzień. Spotkam się tam za to z wieloma byłymi instruktorami oraz kumplami, którzy pracują w innych częściach parku, i zamierzam wypytać ich o ciekawe historie, które mógłbym wam opowiedzieć. Cześć! Wróciłem z mojego szkolenia i mam dla was kilka interesujących historii. Mam tego tyle, że rozbiję to na dwie części. Z chęcią wrzuciłbym je w jednym wpisie, ale nie zdążyłem jeszcze wszystkiego spisać. Nic szalonego nie wydarzyło się podczas ćwiczeń, ale mieliśmy jeden incydent związany z nowym pracownikiem. Myślę, że jest on istotny. Skoro tyle musieliście czekać, przejdę już do konkretnych historii. Każda z nich będzie przypisana do osoby, która mi ją opowiedziała. KD. Jest ona weteranem w SAR-ze, pracuje już ponad 15 lat. Specjalizuje się w ratownictwie wysokogórskim i jest ona uważana za jedną z najlepszych w tej dziedzinie. Chętnie opowiadała mi historię ze swojej pracy, spędziliśmy dużo czasu. Mam dla was aż 4 opowieści od niej, które naprawdę utkwiły mi w głowie. Pierwszą historię opowiedziała mi, kiedy spytałem, jakie było jej najbardziej dramatyczne wezwanie. Pokiwała głową i powiedziała, że złe wypadki zdarzają się w wysokich górach o wiele częściej, łatwiej w nich o nieszczęście. Około 5 lat temu na jej terenie doszło do serii zaginięć. Była wtedy rekordowo zła pogoda, najgorsza w historii. Co kilka dni przybywało nawet ponad 30 cm śniegu. Zeszło również parę lawin, które zabiły kilku wspinaczy. Ostrzegali co prawda ludzi, żeby nie schodzili ze szlaków, ale jak zawsze musieli znaleźć się tacy, którzy nie słuchali. W jednym szczególnie okropnym przypadku cała rodzina została poszkodowana. Tatuś wiedział lepiej niż służby i zabrał swoich bliskich na niebezpieczny teren. Poszli na wycieczkę i na tyle, na ile KD zdołała ustalić, wleźli na półkę śniegową. Wyglądała solidnie, ale jak się okazała, wcale taką nie była. Nie wytrzymała ciężaru, spadli ponad 100 metrów i wylądowali na skałach pod zboczem.
Rodzice zmarli na miejscu. Jedno z dzieci również, lecz dwójka pozostałych przeżyła. Jeden z dzieciaków złamał nogę i miał potłuczone żebra, drugi nie odniósł prawie żadnych obrażeń. Kilka siniaków i skręcona kostka. Dziecko z mniejszymi ranami postanowiło pójść i poszukać pomocy. Przeszło ono może z kilometr i wtedy dopadła je burza śnieżna. Zatrzymało się i próbowało jakoś się ogrzać albo po prostu odpocząć i zamarzło na śmierć. Ostatecznie rodzinę udało się odnaleźć dzięki zeznaniom świadka, którzy widzieli, jak schodzą oni ze szlaku. To właśnie KD odnalazła zamarznięte dziecko. Podczas poszukiwań padał śnieg, na tyle mocny, że uniemożliwiał widzenie na dłuższym dystansie, ale jednocześnie na tyle słaby, że poszukiwania mogły się odbyć. Zauważyła ona przed sobą siedzącą w śniegu postać i pobiegła do niej najszybciej, jak się dało. Opisała mi to w szczegółach, że im bliżej dziecka była, tym bardziej zdawała sobie sprawę z tego, co się stało. Najpierw zorientowała się, że jest to dziecko, potem, że nie żyje, a na końcu, że zamarzło. I to w tak wzruszającej pozycji. Dzieciak siedział na ziemi z rękami dookoła kolan, które trzymał przy klatce piersiowej. Twarz ukrył w płaszczu. Kiedy odsłoniła jego buzię, okazało się, że jest ona cała wykręcona od mrozu i są na niej zamarznięte łzy. Biedak umierał płacząc. Powiedziała, że musiała to być bolesna śmierć. Dzieciak musiał być przerażony, odczuwając objawy hipotermii i że ten widok złamał jej serce. Wyznała mi, że ma nadzieję, że ojciec będzie smażył się w piekle. Inna traumatyczna historia, którą mi opowiedziała, miała miejsce, kiedy była jeszcze świeżakiem. Jej oddział dostał wezwanie, które mówiło o doświadczonym wspinaczu, który nie wrócił na noc. Jego żona była przekonana, że stało się coś złego. Mąż zawsze wracał z gór o umówionym czasie. Wyruszyli na poszukiwania, musieli przedrzeć się przez bardzo wymagający technicznie odcinek. Szli stosunkowo płaskim terenem, kiedy KD zauważyła krew na śniegu. Poszła tym szlakiem i po jakimś czasie, oprócz krwi, zauważyła też kawałki ludzkiego ciała. Nie była do końca pewna, z jakiej części ciała pochodzą, ale im dalej szła tym krwisto-tkankowym szlakiem, tym więcej ich znajdowała. W końcu odnalazła wspinacza. Leżał pod półką skalną. Było tam strasznie dużo krwi, więcej niż kiedykolwiek widziała. Leżał twarzą w dół, z ręką wyciągniętą przed siebie. Jakby zmarł, czołgając się. Kiedy przyjrzała się bliżej, zauważyła, że człowiek ten ma otwartą jamę brzuszną, a przy pasku cały zakrwawiony czekan. Oczywiście nigdy dokładnie nie można określić, co się stało, ale jej przypuszczenia były następujące. Facet wspinał się, pomagał sobie czekanem, trafił na obluzowany kawałek skały i spadł. Po upadku prawdopodobnie nadział się na własny czekan, który niemalże go wypatroszył. Mężczyzna czołgał się, wyrywając sobie przy tym kawałki swoich wnętrzności. KD nie jest wrażliwa na takie krwawe obrazki, ale kilku innych ratowników, którzy przybyli jej pomóc zabrać ciało, zwymiotowało. Po przewróceniu Denata wręcz wylały się z niego jego wnętrzności. Wspomniałem jej, że interesują mnie przypadki, w których ludzie zaginęli i nie udało się ich już nigdy odnaleźć. Wtedy zobaczyłem blask w jej oczach. Przybliżyła się do mnie i zapytała: chcesz usłyszeć coś naprawdę mocnego? Opowiadała mi o swoich początkach na służbie. Mieli wtedy głośną sprawę, którą zainteresowały się media. Rodzina zbierała jagody niedaleko wejścia do parku, rodzice i dwóch chłopców, poniżej 5 roku życia. I nagle, w ciągu dnia, jeden z nich zaginął. Odbyły się potężne poszukiwania i nie znaleziono kompletnie niczego. Wydawać by się mogło, jakby ten mały nigdy nie był na terenie parku. Psy nie potrafiły podjąć żadnego tropu. Poszukiwania trwały 2 miesiące, w końcu jednak
zostały odwołane. Pół roku później rodzina wróciła na miejsce, gdzie zniknął ten chłopiec, aby złożyć kwiaty przy pomniku, który miał go upamiętniać. Rodzice podczas składania bukietu stracili z widoku drugiego syna na dosłownie 3 sekundy. I co? Ten jakby rozpłynął się w powietrzu. Zniknął. Rodzice byli zdruzgotani. To był okropny cios. Stracili drugie dziecko. Tym razem poszukiwania były jeszcze większe. Największe w historii stanu. 300 wolontariuszy przeczesywało park centymetr po centymetrze. Ale znów nie natrafiono na żaden ślad. Aż nagle, po 2 tygodniach, ochotnik będący ponad 20 km od miejsca zaginięcia zgłosił przez radio, że znalazł chłopaka. Początkowo zakładał, że zmarł i widzi tylko jego ciało. Okazało się, że nie tylko żyje, ale jest w całkiem dobrym stanie. KD oraz jej zespół wyruszyli natychmiast we wskazane miejsce. Kiedy tam dotarli, nie mogli uwierzyć w to, co widzą. To naprawdę był poszukiwany chłopiec. Co więcej, jego ubrania były czyste, on sam również nie był brudny, nie wyglądał, jakby przeżył traumę. Ochotnik powiedział, że znalazł go siedzącego na pniu, bawił się gałązkami związanymi sznurkiem. KD zapytała go, gdzie był przez 2 tygodnie. Odpowiedział, że z puchatym panem. W tym momencie KD gotowa była uwierzyć nawet w wielką stopę. Zaczęła dopytywać o szczegóły. Czy był owłosiony? Dzieciak odpowiedział, że nie. Nie był owłosiony, że był puchaty, ponieważ wyglądał tak jak wtedy, kiedy przymknie się oczy, ale nie do samego końca. Jak gdyby był rozmazany. Mężczyzna ten miał wyjść z pomiędzy drzew i zabrać chłopca głęboko w las. Chłopiec opowiedział, że spał w pustym pniu drzewa, a puchaty pan dawał mu jagody do jedzenia. KD spytała, czy chłopiec nie był przestraszony. Odpowiedział, że nie, nie było straszne, nie podobało mi się tylko, że pan nie miał oczu. Po odstawieniu chłopaka do kwatery głównej przejęli go policjanci i przesłuchiwali odnośnie tego, co się wydarzyło. Znajomy policjant przekazał potem KD, że chłopiec podtrzymał swoją wersję o puchatym panu, opowiadał, że ten trzymał go w pniu, karmił jagodami. Pozwalał mu chodzić samemu, ale tylko w wyznaczonym terenie. Kiedy chłopak chciał iść dalej, puchaty pan miał wpadać w szał i być bardzo głośno, mimo tego, że nie miał ust. Kiedy dzieciak przestraszył się jednej nocy, dostał od puchatego gałązki związane sznurkiem w ramach pocieszenia. Chłopak powiedział, że puchaty chciał go zatrzymać na zawsze, ale okazało się, że nie jest odpowiednim dzieckiem i wypuścił go. Nic więcej na ten temat nie powiedział. Policja zgłupiała po takich zeznaniach. Wznowiono poszukiwania jego brata, jednak bez żadnego rezultatu. Dzieciak nie miał pojęcia, gdzie może być jego brat, którego zresztą nigdy nie odnaleziono. Ostatnia historia, którą opowiedziała mi KD, miała miejsce, kiedy była jeszcze początkującym ratownikiem i oddzieliła się od swojej grupy. Odbywali wtedy ćwiczenia wspinaczkowe na jednym ze zbocz. Podczas przerwy na obiad KD poszła za potrzebą w las. Odeszła od grupy na około 45 metrów. Jak to ujęła? Poszłam się wysikać, kiedy skończyłam, zaczęłam wracać do pozostałych. Jednak po przejściu kilku metrów zdałam sobie sprawę, że nie mam zielonego pojęcia, gdzie jestem. I nie chodziło o to, że pomyliły mi się kierunki, ja po prostu naprawdę się zgubiłam. Gdybyś mnie wtedy spytał, nie wiedziałabym pewnie nawet w jakim stanie się znajduję. To było trochę tak, jakbym dostała jakiejś amnezji. Wiesz, o co mi chodzi. Czujesz się kompletnie zagubiony i nie masz pojęcia, co robić. Stałam tak przez chwilę, wysilając umysł i próbując dojść do wniosku, co ja w ogóle mam teraz zrobić. Ale im dłużej tak stałam, tym bardziej miałam pustkę w głowie. Wybrałam więc kompletnie losowy kierunek i zaczęłam iść przed siebie. Im dalej zaszłam, tym było ze mną gorzej. Zapomniałam już nawet, dlaczego w ogóle jestem w terenie. Przedzierałam się przez śnieg i zaczęłam słyszeć ten głos, jakby wewnątrz mojej głowy.
Brzmiało jakoś żabio. Był niski i skrzeczący. Powtarzał ciągle: jest dobrze, musisz znaleźć coś do jedzenia. Znajdź coś do jedzenia i będzie dobrze. Po prostu idź i znajdź coś do jedzenia. Jedzenie, jedzenie. Zaczęłam się więc rozglądać za czymś, co można zjeść i przysięgam na Boga. Nigdy w życiu nie czułam się tak głodna jak wtedy. Nie miałam poczucia czasu i nie wiedziałam, jak długo już idę. Wtedy usłyszałam prawdziwy głos gdzieś przede mną. Zaczęłam iść w tym kierunku. Był to jeden z ratowników. Kiedy mnie zobaczył, wyglądał na przerażonego. Zaczął biec do mnie, krzyczał, co ja tu do cholery robię. Najstraszniejsze było to, że kiedy biegł do mnie, zaczęłam sięgać po mój myśliwski nóż, który noszę przy pasku. Nawet nie myślałam o tym, co robię, po prostu byłam szalenie głodna. Zgodnie z radą głosu, myślałam, że jeśli nic nie zjem, już nie będzie ze mną dobrze. Zauważył, że wyciągnęłam nóż i zaczął się wycofywać. Krzyczał, żebym go odłożyła, że nie chce mnie skrzywdzić i inne takie uspokajające gadki. Wtedy dostałam jakiegoś olśnienia, zorientowałam się, gdzie jestem i odłożyłam nóż. Podbiegłam do niego, pytając, jak długo mnie nie było. Myślałam, że powie, że zniknęłam na pół godziny. Ale nie. Okazało się, że zaginęłam na 2 pieprzone dni. Przeszłam przez 2 szczyty i znajdowałam się prawie po drugiej stronie gór. Gdyby mnie nie znalazł, doszłabym do dzikiego lasu, który ciągnie się przez ponad 450 km. Wtedy już na pewno byłoby po mnie. Ratownik nie mógł uwierzyć, że jeszcze w ogóle żyję, a ja nie miałam pojęcia, co mam o tym wszystkim myśleć. Dla mnie było niemożliwym, że minęły aż 2 dni. Nic nie mówiłam, po prostu poszłam z nim do punktu zbiórki i wróciliśmy do naszej kwatery. Potem zabrano mnie do szpitala. Zrobiono mi tam dużo badań, starano się dociec, co mi się stało. Lekarze stwierdzili, że miałam albo fugę dysocjacyjną, co jest czymś podobnym do amnezji, albo jakiś dziwny atak, który wpłynął na mój mózg. Ale nie mogli stwierdzić nic na pewno. To już nigdy się nie powtórzyło, ale mówię ci, od tego czasu już nigdy nie idę w teren sama. Ludzie śmieją się ze mnie, kiedy odchodząc od grupy, zawsze zabieram kogoś ze sobą. Odpowiadam im wtedy, że słuchanie, jak sikam na śnieg, jest o wiele lepsze niż stracenie mnie na 2 pieprzone dni w tych mroźnych górach. Ewu. Następną osobą, z którą rozmawiałem, był Ewu. Kiedyś szkolił początkujących ratowników, obecnie pracuje jako ratownik medyczny. Pojawia się jeszcze czasem na takich szkoleniach jak te, ale nie pracuje już dla SAR-u na cały etat. Specjalizował się w odnajdywaniu zaginionych dzieci, miał do tego jakiś szósty zmysł i zawsze wiedział, gdzie ich szukać. Jest legendą wśród doświadczonych ratowników, ale w dalszym ciągu zawstydza się, kiedy ktoś chwali go za zasługi. Jednego z wieczorów jedliśmy razem kolację. Mieliśmy okazję, żeby wymienić się historiami. Większość z nich nie była zbyt emocjonująca, ale kiedy doszliśmy do tematu najdziwniejszych wezwań, wspomniałem coś o schodach. Wtedy Ewu ucichł i zapytał, czy słyszałem o małym chłopcu, który zaginął w parku kilka lat temu. Nie słyszałem, więc opowiedział mi tę historię. Ekipa była w terenie, szukając 11-letniego chłopca, Joeya, który zaginął niedaleko rzeki. Oczywiście pierwszym tropem było, że upadł i utonął, jednak kiedy psy złapały trop, zaprowadziły funkcjonariuszy SAR daleko od rzeki w gęsty las. Kiedy szukamy ludzi, dzielimy teren na sektory, przypomina to siatkę i każdy z nich przeszukujemy bardzo dokładnie. Ewu oraz jego ekipa zauważyli bardzo dziwną rzecz. Psy łapały trop w jednym sektorze, gubiły go jednak w sąsiednim, żeby później znów odnaleźć zapach chłopaka w innym, niepowiązanym z poprzednimi. Nie miało to zbytniego sensu. Jakim cudem Joey mógł przeskakiwać te sektory? W pewnym momencie Ewu i jego partner
zauważyli schody około 50 metrów od nich. EW stwierdził, że powinni sprawdzić przy nich, ale partner stanowczo sprzeciwił się temu pomysłowi. Powiedział, że postanowił nigdy się do nich nie zbliżać, nie zamierza udowadniać, że one są normalną sprawą. Dodał, że może poczekać tu i obserwować EW z oddali, kiedy ten pójdzie sprawdzić. EW powiedział mi, że był podirytowany zachowaniem kolegi, ale rozumiał go i nie chciał naciskać. Podszedłem do schodów, były małe jak te, które widuje się w piwnicach. Nie czułem przy nich jakichś szczególnych emocji, nie bałem się ani nic. Schody jak schody. Tak jak inni ratownicy, starałem się nie myśleć o nich zbyt dużo. W każdym razie, kiedy do nich podchodziłem, zauważyłem, że na dolnym stopniu ktoś leży. Poczułem ukłucie w żołądku, zawsze ma się nadzieję na dobre rozwiązanie sprawy, szczególnie, że ten dzieciak zaginął dopiero kilka tygodni wcześniej i byliśmy pewni, że odnajdziemy go żywego. Ale już teraz wiedziałem, że nie żyje. Był zwinięty i trzymał się za brzuch. Wyglądało to, jakby okrutnie cierpiał przed śmiercią. Nie zauważyłem jednak nigdzie krwi, oprócz niewielkiej ilości na policzku i ustach. Zameldowałem przez radio, że go znalazłem. Przetransportowaliśmy jego ciało do kwatery. Rodzina była zdruzgotana. Rodzice nie mogli zrozumieć, jak mógł umrzeć, skoro zaginął tak niedawno. No i nie znaleźliśmy przyczyny zgonu. Nie sposób by było stwierdzić jej w tym momencie, co tylko pogarszało sprawę. Wydawało mi się, że musiał zjeść coś trującego, skoro trzymał się za brzuch, kiedy go znalazłem, ale nie chciałem bawić się w zgadywanki. Ciało zabrano, a ja wróciłem do domu i starałem się nie myśleć o tym wszystkim. Nienawidzę, kiedy znajdujemy martwe dzieci. Kochałem tę robotę, ale to był jeden z powodów, dla których odszedłem. Sam mam dwie córki i myśl, że mógłbym je stracić. Zaczął płakać. Nie jestem zbyt dobry, jeśli chodzi o takie emocjonalne sprawy. Nie wiedziałem, co mam zrobić. To trochę dziwne, kiedy dorosły facet zaczyna nagle płakać. Po chwili jednak ogarnął się i kontynuował. Zazwyczaj nie jesteśmy informowani o przyczynie zgonu osób, które znajdujemy. Nie jest to w końcu część naszej pracy. Ale mam kumpla, który pracuje w biurze szeryfa i często zdarza mi się dopytywać go o szczegóły. Tym razem to on do mnie zadzwonił, zapytał, czy pamiętam dzieciaka, którego znaleźliśmy tydzień temu. Oczywiście przytaknąłem, a on powiedział, że ta sprawa to naprawdę chore gówno. Mówił tak: EW, pomyślisz, że zwariowałem, ale lekarze nie mają pojęcia, co się stało temu chłopakowi. Nie mogli uwierzyć w to, co widzą. Jego organy przypominały ser szwajcarski. W każdym narządzie, oprócz serca i płuc, miał dziury wielkości monety. Jego jelita, żołądek, nerki, nawet jądro były pełne czystych, okrągłych dziur. Lekarze opisali, że wygląda to tak, jakby ktoś wziął dziurkacz i powoli dziurawił organy. Dziury były tak równe. Ale ciało dzieciaka od zewnątrz nie miało nawet zadrapania, żadnych ran wejściowych ani wyjściowych. Nigdy nie widzieli nic podobnego. Najbliżej był gość, który postrzelił się z shotguna podczas jego czyszczenia. Nikt nie miał pojęcia, co mogło spowodować takie obrażenia u Joeya. Kumpel zapytał mnie, czy miałem do czynienia z takimi sprawami w przeszłości. Niestety nie miałem. Jako przyczynę śmierci podano krwotok wewnętrzny. Nigdy nie zapomnę tego dziecka. Kilka razy miałem koszmary związane z nim. Nie pozwalam chodzić moim dzieciom samym do lasu, a kiedy jesteśmy tam razem, nigdy nie spuszczam ich z oczu. Kiedyś uwielbiałem las, ale ta sprawa i kilka innych skutecznie mi go obrzydziły. Kolacja dobiegała końca. Zaczęliśmy sprzątać i powoli zbierać się do naszych domków. Zanim się rozdzieliliśmy, położył mi rękę na ramieniu i spojrzał w oczy. Powiedział mi, że tam czają się naprawdę złe rzeczy, takie, które nie dbają o to, czy ktoś ma rodzinę, życie nie stanowi dla nich żadnej wartości, nie dbają o to, czy ktoś myśli albo czuje. Powiedział, żebym był bardzo ostrożny, po czym odszedł. Nie miałem już szansy z nim porozmawiać, ale ta historia
naprawdę utkwiła mi w pamięci. Pebe! Przez czysty przypadek miałem okazję porozmawiać z innym weteranem SAR-u. Pebe, działa on w naszej służbie już od kilku lat. Byliśmy partnerami podczas ćwiczeń, prowadziliśmy luźną rozmowę, jak podoba mu się praca i takie tam. W pewnym momencie minęliśmy schody. Wspomniałem, że interesuję się tym zjawiskiem i chciałbym dowiedzieć się o nich czegoś więcej. Ucichł i spojrzał na mnie, jakby chciał coś powiedzieć, ale nie był pewien, czy powinien. W końcu nakazał mi wyłączyć moje radio. Nigdy, przenigdy nie powinniśmy tego robić, ale wyłączyłem. On zrobił to samo. Około 7 lat temu, powiedział, dostał wezwanie razem ze swoim początkującym partnerem. Byli w części parku, w której często dochodziło do dziwnych zdarzeń. Zaginięcia, opowieści o widzianych tam światłach, dziwne odgłosy, takie rzeczy. Świeżak był wystraszony, ciągle opowiadał o rzeczach z lasu. Pebe opisał to tak. Cały czas gadał o Goatmanie i w kółko, Goatman to, Goatman tamto. W końcu nie wytrzymałem i powiedziałem mu, że w tym lesie jest wiele prawdziwych rzeczy, których powinien się bać, więc lepiej niech już skończy z tym Goatmanem. Nowy zapytał, o jakie rzeczy konkretnie mi chodzi. Powiedziałem, żeby się po prostu zamknął i szedł. Wchodziliśmy właśnie na wzniesienie i nagle zobaczyliśmy schody kilka metrów przed nami. Świeżak zamarł i wpatrywał się w nie. Powiedziałem, widzisz, i to jest coś, czego powinieneś się bać. Zapytał mnie, co do cholery one tu robią i sam nawet nie wiem dlaczego, ale powiedziałem mu prawdę. Albo to, co powiedziano mi, co jest prawdą. Mogłem wpaść w niezłe kłopoty za to, że mu powiedziałem, tak samo jak mogę w nie wpaść za mówienie tego tobie. Ale jesteś dobrym dzieciakiem, powinieneś przestać się tym interesować. Przestań, póki jeszcze możesz. Powiem ci, co wiem, ale pod jednym warunkiem. Nigdy nie piśniesz nikomu o tym ani słowa. Oczywiście przytaknąłem, a on upewnił się, czy nasze krótkofalówki są na pewno wyłączone. Kiedy zaczynałem służbę, schody i inne takie rzeczy, które się tu działy, nie były takimi tematami tabu jak teraz. Jeszcze zanim zatrudniono nowych ludzi, informowano o całym paranormalnym gównie, jakie zdarza się w tych lasach. Mało osób godziło się na tę pracę. Służba leśna chciała mieć pewność, że kandydaci będą zdawać sobie sprawę, na co się piszą. Kazali nowym rekrutom podpisywać umowy, że nigdy nie pójdą do mediów z tym, co zobaczą lub przeżyją w lasach. Służba leśna nie chciała odstraszać turystów, więc ostatnie, czego chcieli, to przestraszeni rekruci opowiadający w telewizji historie o duchach i schodach pojawiających się w środku lasu. Ale w końcu odkryli, że te umowy są zbędne. Ludzie nie chcieli mówić o tym, co zobaczyli, po prostu tego nie robili. Kilka razy media chciały rozmawiać z ratownikami przy okazji różnych zaginięć, ale nikt nie puścił pary z ust na te tematy. Myślę, że po prostu nikt nie chce przyznać, że coś jest nie tak. To jest nasza praca, jesteśmy w tym lesie co dzień. Nie chcemy się bać, a najlepszym sposobem na to jest unikanie tematu, jakby nic się nie działo. Powiem ci więc wszystko, co wiem, a potem już nigdy nie poruszę tego tematu i mam nadzieję, że nie będziesz więcej do tego wracał. Nigdy. Schody były tu tak długo, jak długo istnieją parki. Mamy w archiwum zgłoszenia, że je widziano na dziesiątki lat wstecz. Czasami ludzie wchodzili na nie i nic się nie działo. Czasami zaś... Naprawdę nie lubię o tym mówić, ale czasem zdarzały się bardzo złe rzeczy. Widziałem raz gościa, któremu po wejściu na najwyższy stopień obcięło rękę. Sięgał po gałąź drzewa i stało się to tak szybko. W jednej sekundzie jego ręka była na miejscu, w drugiej już jej nie było. Nie udało się jej nawet odnaleźć. Facet prawie zmarł. Innym razem kobieta dotknęła jednego ze schodów i jej naczynia krwionośne w mózgu po prostu eksplodowały. Podeszła do mnie i powiedziała: chyba coś złego się ze mną dzieje. Upadła na ziemię i już nie wstała. Nigdy nie zapomnę krwi, która zaczęła jej wyciekać z oczu. Zanim umarła,
Widziałem, jak stają się całe czerwone. Najgorsze jest to, że widziałem to wszystko i nie mogłem w żaden sposób jej pomóc. Ostrzegamy ludzi, żeby do nich nie podchodzili, ale zawsze znajdzie się jakiś idiota, który to zignoruje. I nawet jeśli nic złego nie stanie się im od razu, zawsze później przytrafiają się im dziwne rzeczy. Jakieś dzieciaki zaginęły po kontakcie ze schodami. Ktoś zmarł jeden dzień po, znaleźli go przepołowionego w bezpiecznej części parku. Nie wiem dlaczego, ale zawsze potem dzieje się coś złego. Nie wiem dokładnie dlaczego pojawiają się one w parku, ale nie ma to znaczenia. Są i już. I gdybyśmy byli mądrzy, informowalibyśmy nowych funkcjonariuszy, do czego są one zdolne. Oboje ucichliśmy na chwilę. Nie byłem pewien, czy już skończył. Spojrzał na mnie, jakby chciał coś dodać. Zauważyłeś, że nigdy nie da się trafić na te same schody dwa razy? Przytaknąłem. Myślałem, że będzie kontynuował. Jednak zamilkł, a po chwili zaczął opowiadać historię o największym jeleniu, jakiego kiedykolwiek spotkał w parku. Nie naciskałem, żeby opowiadał dalej. Następnego dnia wyjechał z obozu jeszcze przed wschodem słońca. Powiedział, że jest chory. Nikt z nas nie miał z nim kontaktu od tej pory. Na tym przestanę. Postaram się niedługo opisać więcej historii, jednak teraz mam dużo pracy i jestem zajęty. Dzięki. Przepraszam, że tym razem wpis będzie trochę krótszy, ale mam tu straszne urwanie głowy. Nie wiem nawet, kiedy będę w stanie opublikować następny. Dzięki za komentarze i z racji na fakt, że dziś mam dla Was tylko kilka historii, przejdźmy do rzeczy. Strażak, który pomagał nam na obozie treningowym, opowiedział mi o wezwaniu, jakie kiedyś otrzymał. Miał pomóc dzieciakowi, który wspiął się na wysokie drzewo i nie mógł zejść. Przy wezwaniu nie podano zbyt wielu szczegółów. Sar ze względu na brak odpowiedniego sprzętu nie mógł zrobić tego sam. Drzewo było naprawdę wielkie i byłoby to niebezpieczne. Strażak, zanim wstąpił do straży pożarnej, był drwalem, który pracował przy pielęgnacji wysokich drzew. Przycinał je. Dlatego też wezwano właśnie jego. Sądzono, że poradzi sobie z tym w oka mgnieniu. Wziął on więc swoje stare wyposażenie i pojawił się na miejscu. Ekipa Saru zaprowadziła go około 3 km w głąb lasu i wskazała na najwyższe drzewo w okolicy. Strażak aż się zaśmiał i zapytał, jak to możliwe, że dzieciak tam wszedł. Zażartował, że musiał być jak kot. Kapitan dowodzący akcją tylko potrząsnął głową i poprosił, żeby wszedł i ściągnął to dziecko. Strażak powiedział, że wiedział, że coś tu się nie zgadza, ale nie chciał naciskać na ratowników. Podczas wspinania na górę zaczął myśleć, czy Sar nie robi sobie głupiego żartu. Powiedział mi, to było po prostu nieprawdopodobne, żeby dziecko wlazło na to pieprzone drzewo. Było ono ogromne u podstawy, jednak przy połowie wysokości zaczynało się znacznie zwężać. Kilka razy musiałem się cofnąć i wybrać inną gałąź do oparcia. Nie byłem pewien, czy będą one jeszcze w stanie mnie utrzymać. Ale szedł dalej. Kiedy dotarł prawie na szczyt, zauważył coś niebieskiego. Zauważyłem niebieską koszulkę tego chłopca zaplątaną w gałęzie. Zacząłem go wołać, prosiłem, żeby podszedł bliżej, jeśli potrafi, ale nie było żadnego odzewu. Wspinałem się dalej. Wołałem go po imieniu i mówiłem, żeby się nie bał, że jestem tu, żeby mu pomóc. Kiedy w końcu do niego dotarłem, zdałem sobie sprawę, dlaczego mi nie odpowiadał. Znalazłem go, a raczej to, co z niego zostało, przewieszonego przez gałąź i to, że się na niej znalazł, to czysty przypadek. Gdyby spadał z drzewa pod odrobinę innym kątem, wylądowałby na ziemi. Ale to było bez znaczenia, ponieważ ten dzieciak nie żył na długo, zanim znalazł się na tym drzewie. Nie mam pojęcia, kto go tam umieścił i w jaki sposób i dlaczego. Ale to było
kurwa chore. Jego wnętrzności aż wyszły mu ustami, do tego wisiały na okolicznych gałęziach. Wyglądało to jak jakaś pierdolona choinka dla psychopaty. Przyjrzałem się bardziej dokładnie. Jego flaki wystawały mu też tylną częścią ciała. Nie miał oczu. Zakładam, że siła uderzenia o gałąź musiała być tak duża, że po prostu eksplodował od środka. Widziałeś kiedyś ciało, które przebywało przez długi czas w wodzie? Topielce mają opuchnięte i wystające języki. U tego chłopca też tak było. Pamiętam też, że wszędzie dookoła latało od cholery much. Myślę, że wpadłem wtedy w jakiś szok albo coś. Sam nie wiem, dlaczego to zrobiłem. Po prostu zepchnąłem tego dzieciaka z gałęzi przy pomocy kija, który oderwałem od drzewa. Spychałem go tak długo, aż spadł. Prawie straciłem przez to pracę, ale stary, na samą myśl, że miałbym to znieść na ramionach, razem z jego wystającymi flakami, które zaczęłyby się wokół mnie plątać. Nie, nie mogłem tego zrobić. Widziałem wiele martwych dzieci, więcej niż jestem w stanie policzyć. Widziałem kiedyś dzieciaka, który schował się podczas pożaru w wannie pełnej wody i dosłownie ugotował się żywcem. Zrobiła się tam cholerna zupa z człowieka, ale to... Nie wiem kto lub co mógł to zrobić, ale miałem wrażenie, że jak choćby dotknę ciała tego chłopaka, to zwariuję. Usłyszałem, jak jego ciało uderza o ziemię. Myślałem, że wszyscy na dole zaczną wariować z tego powodu. Ale oni wiedzieli, że on nie żyje jeszcze zanim wysłali mnie na to drzewo. Nic nie mówili, nie krzyczeli, nie wariowali. Zszedłem na dół i zacząłem pytać kapitana, kim on myśli, że jest, że wysłał mnie na górę, wiedząc, że to cholerne dziecko nie żyje. Powiedział mi, żebym się nie przejmował, podziękował mi za to, że sprowadziłem do wody na dół. Pamiętam, że powiedział dokładnie tak. To było bardzo dziwne zdanie. Do wody. Jakby to dziecko nie było człowiekiem, jakby nigdy nie był małym chłopcem, który zgubił się w lesie i spotkały go niesamowite okropieństwa. Kapitan kazał ekipie wyprowadzić mnie z lasu, ale on i dwóch innych funkcjonariuszy zostali na miejscu. To było dziwne. Dlaczego wszyscy nie pomogliśmy wynieść tego dziecka z lasu? Próbowałem wypytać o to chłopaków, którzy odprowadzali mnie, ale nie chcieli rozmawiać. Mówili, że nie mogą dyskutować o sprawach, które nie zostały jeszcze zamknięte. Zapytałem, jak myślą, co się stało z tym dzieciakiem. Jeden z nich zamyślił się i powiedział po chwili. Powiedziałbym, że to obrażenia od uderzenia, sądząc po tym, że jego wnętrzności wyszły na zewnątrz, ale wtedy widoczne są również uszkodzenia pod skórą. W tym wypadku nie było tak. Wyglądało to prawie tak, jakby ktoś podłączył go pod jakiś wielki odkurzacz i wysysał jego flaki. Ale mimo wszystko na jego ciele nie było zewnętrznych urazów. Żadnych. To mnie martwi. Martwi mnie jak jasna cholera. Jeden z doświadczonych ratowników przyznał, że czytał w internecie moje teksty. Znamy się dość dobrze i już wcześniej opowiadaliśmy sobie, co przytrafiło się nam podczas pracy. Zapytał mnie, czy może podzielić się ze mną kilkoma spostrzeżeniami i przemyśleniami na temat schodów. Cieszę się, że postanowiłeś to wszystko opisać. To ważne, żeby ludzie mieli świadomość, co czai się w tych lasach, szczególnie kiedy służba leśna tak dobrze zamiata te wszystkie incydenty pod dywan, powiedział. Zapytałem, o co konkretnie mu chodzi. Jak to o co mi chodzi? O brak zainteresowania ze strony mediów? Nikt nie relacjonuje zaginięć dzieci czy ciał znalezionych dziesiątki kilometrów od miejsca, gdzie dana osoba zniknęła. Służba leśna robi wszystko, żeby ludzie dalej tu przychodzili, mimo że nie jest tu bezpiecznie. To znaczy, nie żeby te całe chore akcje działy się co dzień, ale bądźmy szczerzy. Zdarzają się i ktoś powinien się temu przyjrzeć. A już szczególnie schodom. Aż dziwne, że nie opisałeś tych odwróconych.
Nie wiedziałem, o czym mówi. Nigdy nie widziałem go w takim stanie. Zawsze był bardziej sceptyczny. Naprawdę? Nie wierzę, że ich do tej pory nie widziałeś. Nikt ci o nich nie mówił? Zaprzeczyłem i poprosiłem, żeby kontynuował. Są normalne schody, na jakie możemy wpaść w lesie raz na jakiś czas. Wiem, że o nich wiesz. Ale czasem zdarzało się trafić na takie odwrócone do góry nogami. To tak jakbyś miał domek dla lalek, a schody były jedną z części, które można odłączyć. Bierzesz je, odwracasz i wtykasz w ziemię w lesie, tak, że górny schodek jest zakopany. Wygląda to właśnie tak, tylko w większej skali. Nie widuję ich często, ale są one co najmniej dziwne. Przypomina to trochę krajobraz po przejściu tornada. Wiesz, jak pokazują w telewizji. Rozwalone domy i tylko poszczególne elementy, które oparły się sile wiatru, pojedyncze kominy czy schody właśnie. Te odwrócone mnie szczególnie przerażają, nawet nie tak łatwo jest mi opisać, jak wyglądają, powiedział mój znajomy. Nie jest łatwo mnie wystraszyć, jak większość z nas pracujących w lasach, ale to mnie trochę ruszyło. Będę starał się dowiedzieć o nich trochę więcej. Kumpel powiedział mi także, jak wielu ludzi spotkało w naszych parkach człowieka bez twarzy. Podekscytował się tym tematem i powiedział, że sam widział coś podobnego. Byłem w terenie, na ćwiczeniach, kilka lat temu. Miałem spędzić noc w namiocie w lesie i usłyszałem kogoś chodzącego w pobliżu. Powiedziano nam, żebyśmy nie odchodzili zbyt daleko od głównego obozu. Pomyślałem więc, że może to któryś ze świeżych ratowników poszedł się odlać i nie mógł znaleźć drogi powrotnej. Pamiętasz tego gościa sprzed kilku lat, który był w naszej grupie i prawie spadł ze zbocza góry? Utkwiło mi to wyjątkowo w pamięci, więc nie chciałem, żeby przytrafiło się to ponownie. Wstałem, wyszedłem z namiotu i zacząłem wołać tego kogoś i pokazywać drogę do obozu. Ale ta osoba szła coraz głębiej w las. I wiem, że to, co zrobiłem, było głupie, ale byłem jeszcze na wpół śpiący i nie chciałem, żeby jakiś idiota zrobił sobie krzywdę. Poszedłem więc za nim. Szedłem za nim przez jakieś 2 kilometry, aż doszedł do brzegu małej rzeczki. Widziałem jego odbicie w wodzie. Tej nocy księżyc świecił dość mocno. Wyglądał na zwykłego faceta, miał plecak i wyglądał, jakby na mnie spoglądał. Zapytałem go, czy wszystko ok, czy nie potrzebuje pomocy. Przekręcił tylko głową w taki sposób, jakby chciał dać znać, że mnie nie rozumie. Zawsze noszę przy sobie mały nóż, a do tego doczepioną mam latarkę. Włączyłem ją więc i poświeciłem na jego klatkę piersiową, nie chciałem go oślepić. Oddychał wolno i głęboko. Zacząłem się zastanawiać, czy nie jest to jakiś lunatyk. Podszedłem bliżej i znów zapytałem, czy wszystko ok. Zacząłem świecić nieco wyżej i coś wydawało mi się być nie tak. Zatrzymałem się. On dalej oddychał bardzo powoli i głęboko. To chyba właśnie to mnie zaniepokoiło. Wyglądało to tak, jakby udawał, że oddycha, a tak naprawdę tego nie robił. Jego wdechy były zbyt równe i zbyt głębokie. Jego wszystkie ruchy były, jakby to ująć, przesadzone, wręcz karykaturalne. Jego ramiona podnosiły się, klatka piersiowa poruszała się nienaturalnie. Powiedziałem mu, żeby się przedstawił. Wydał z siebie tylko taki stłumiony dźwięk. Podniosłem latarkę wyżej. I uwierz mi, nie robię sobie jaj, on po prostu nie miał twarzy, tylko gładka skóra. Spanikowałem. Upuściłem latarkę, ale widziałem, że porusza się w moją stronę. Ale tak naprawdę się nie ruszał. Nie wiem, jak mam ci to wyjaśnić. Po prostu w jednej chwili stał na brzegu pieprzonej rzeki, a w następnej był metr ode mnie. Nie odwróciłem w tym czasie wzroku, ani nawet nie mrugnąłem. Po prostu musiał przemieszczać się tak szybko, że mój mózg nie potrafił tego zarejestrować. Upadłem do tyłu. Wylądowałem na dupie i wtedy zauważyłem linię na jego gardle.
ciągnęła się ona przez całą jego szerokość. I uśmiechał się do mnie przy pomocy swego pieprzonego gardła. Nie było żadnej krwi, po prostu czarna dziura. Przysięgam, to naprawdę był jakiś makabryczny uśmiech. Stałem jak oparzony i zacząłem biec jak najszybciej potrafię do obozu. Nie słyszałem, żeby mnie śledził, ale czułem, jakby był zaraz za mną. Odwracałem się, ale go nie widziałem. Uspokoiłem się dopiero, kiedy dobiegłem do obozu. Ognisko i obecność innych ludzi sprawiło, że poczułem się bezpieczniej i mogłem odetchnąć. Czekałem jeszcze przy ogniu, wypatrując go, ale już go nie zobaczyłem ani nie usłyszałem. Poszedłem więc spać. Wiem, że to wszystko brzmi dziwnie, cała ta sytuacja brzmi tak surrealistycznie, że chciałbym to wymazać z mojej pamięci. Jednej nocy, zanim poszliśmy spać, opowiadaliśmy sobie historię o duchach, ot, żeby się trochę postraszyć i móc pośmiać się z tych, którzy przerażą się zbyt bardzo. Zazwyczaj to świeżaki boją się najbardziej, ale tym razem jedna z ratowniczek opowiedziała historię, która przyprawiła mnie o ciarki. I wiem, że z innymi było tak samo. Powiedziała, że wydarzyło się to naprawdę, ale przecież każda historia o duchach opowiadana przy ognisku jest prawdziwa. Ale wydaje mi się, że ona naprawdę nie zmyślała. Brzmiało to tak, jakby była to jedna z bardziej traumatycznych rzeczy, które się jej kiedykolwiek przytrafiły. Powiedziała, że kiedy była jeszcze dzieckiem, ona i jej przyjaciółka często chodziły do lasu, który rósł za jej domem. Mieszkała w północnym Maine. Jest tam dużo gęstych, mało uczęszczanych lasów. Powiedziała, że drzewa są tam całkiem inne od tych tu. Są tak grube, że miejscami kompletnie blokują promienie słoneczne. Z racji na fakt, że one tam się urodziły i dorastały, przebywanie samemu w lesie nie robiło na nich żadnego wrażenia. Zawsze starały się zachować ostrożność. Powiedziała, że nigdy o tym nie rozmawiali, ale wszyscy zawsze starali się nie odchodzić dalej niż 2-3 kilometry od skraju lasu. Dorośli nigdy nie mówili dlaczego, ale niepisaną zasadą było, żeby nie zagłębiać się zbyt daleko. Ona i jej przyjaciółka wymyślały historie o niedźwiedziach wielkości domu, które mieszkają w głębi tej puszczy. Straszyły się wzajemnie, chowając się między drzewami i wydając warczące dźwięki. Powiedziała, że jednego lata nad tym terenem przeszła seria silnych burz, połamała wiele drzew. Część lasu, kilka kilometrów od jej domu, zajęła się ogniem. Strażakom udało się opanować pożar, ale jak to ujęła, nie wrócili już tacy sami. Wyglądali, jakby wrócili z wojny. Mogliśmy na pierwszy rzut oka ocenić, że są przerażeni, mieli ten sam wyraz twarzy. Nazywa się to bodajże shell shock. Ja i moja przyjaciółka stwierdziłyśmy, że wyglądają jak chodzący martwi ludzie. Nie śmiali się, nie odpowiadali na pytania, kiedy im zadawano. Większość z nich wyjechała z naszego miasteczka zaraz po skończeniu prac przy pożarze. Pytałam o to moich rodziców, ale mówili, że nie mają pojęcia, o co mi chodzi. Kiedy powiedziano nam, że w lesie jest znów bezpiecznie i nic nie płonie, wraz z przyjaciółką postanowiłyśmy pójść i sprawdzić, jak wygląda pogorzelisko. Nie powiedziałyśmy rodzicom, dokąd idziemy. To było takie ekscytujące. Wiecie, zakazany owoc smakuje najlepiej. Przeszłyśmy około 3 kilometrów i zaczęłyśmy widzieć spalone drzewa. Pamiętam, że moja przyjaciółka bardzo się poruszyła, ponieważ zobaczyłyśmy szkielet spalonego łosia. Leżał skulony pod drzewem. Musiałam wręcz odciągać ją od niego, chciała go pochować, a nie chciałam, żeby go dotykała. Jego poroże było bardzo dziwne. Nie pamiętam dlaczego, po prostu pomyślałam, że z tym szkieletem coś jest nie tak i nie chciałam, żebyśmy się do niego zbliżały. Im dalej szłyśmy, tym więcej spalonych drzew widziałyśmy. W końcu doszłyśmy do miejsca, gdzie nie było już żywych roślin. Wyglądało to jak inna planeta.
tylko brąz i czarnie spalenizny, żadnej zieleni. Stałyśmy tam i przyglądałyśmy się uważnie, aż usłyszałyśmy krzyk w oddali. Spanikowałam, myślałam, że to mój tato i że będę miała szlaban. Moja przyjaciółka również się przestraszyła. Schowałyśmy się za dużym kamieniem. Powiedziała, że nie chce, żeby nas tu ktoś przyłapał. Rodzice całkowicie zabronili jej wchodzić do lasu, a ona skłamała, że poszła ze mną do kina. Schowane nasłuchiwałyśmy. Głos zbliżał się do nas. Zdałam sobie sprawę, że wzywa on pomocy. Pomyślałam, że może to jakiś turysta, który zabłądził i trzeba mu wskazać drogę powrotną. To czasem się zdarzało i bywało, że im pomagałam. Zawołałam go i słyszałam, że podąża za moim głosem. Wołałam więc, dopóki nie zauważyłam go w oddali. Biegł w naszą stronę. Zbliżał się i mogłam dostrzec jego twarz. Była cała czerwona. Powiedziałam przyjaciółce, żeby dała mi swój plecak. Była w nim apteczka. Wydała z siebie taki dźwięk, jakby była obrzydzona i zapytała, czy widzę jego buzię. Powiedziałam, żeby się zamknęła i zaczęłam iść w stronę tego zagubionego turysty. Zatrzymałam się w połowie drogi do niego. Dostrzegłam, że nie ma on nosa, ust oraz części czoła. Wyglądało to, jakby ktoś je odciął, czyste cięcia. Bardzo mocno krwawił. Miał krew też na spodniach. Zaczęłam się wycofywać, zdołałam zrobić tylko jeden krok. Strach mnie niemalże sparaliżował. Złapał mnie za ramiona. Zaczął bełkotać i nie mogłam zrozumieć, co chce powiedzieć, oprócz tego, że pytał, jak długo go nie było. Zapytał mnie, gdzie jest jego oddział, a ja po prostu potrząsałam głową. Spojrzał na mnie i zobaczył mojego walkmana i zaczął krzyczeć. Bełkotał, dotykał swojej twarzy. Zauważyłam, że on ma dziwne ubranie. Szara materiałowa kurtka, odświętne spodnie. Kurtka miała nietypowe guziki i czerwone obszycie. Powiedziałam, że nie rozumiem, co mówi. Chciałam otworzyć apteczkę, ale znów zaczął krzyczeć. Jedyna rzecz, którą rozumiałam, brzmiała: nie dotykaj mnie, przez ciebie będę musiał tam wrócić. I zaczął biec, ciągle krzycząc. Mogłyśmy słyszeć go jeszcze przez długi czas. Moja przyjaciółka płakała. Zaczęłyśmy iść w stronę naszego miasta. Pytała mnie ciągle, kto to był i co się stało, ale nie odpowiadałam jej. Kiedy wróciłyśmy do domu, powiedziałam, że nie chcę się już bawić w lesie. Ciągle się przyjaźnimy, ale nie rozmawiamy o tym zdarzeniu. Nigdy. Historie, które chcę wam dzisiaj opisać, będą zamieszczone trochę inaczej niż poprzednio. Ułożone są w kolejności chronologicznej i są powiązane ze sobą. Ale przejdźmy do rzeczy. Kiedy zaczynałem pracę w Sarze, nikt nie informował mnie o dziwnych rzeczach, które dzieją się w tych lasach. Chodziło pewnie o to, żebym nie spanikował i się nie zwolnił. Ale po kilku miesiącach służby, kiedy byłem jeszcze dość początkujący w tym fachu, kumpel i ja upiliśmy się na jednej z imprez i trochę się otworzył. Ta, dzieją się tam czasem popieprzone rzeczy. Dla mnie najgorsze są te przypadki, kiedy ludzie umierają, choć nie powinni. Wiesz, o co mi chodzi? Albo kiedy znajdujemy martwych, a dosłownie kilka minut wcześniej ktoś widział ich po raz ostatni. Jak ten gość, którego znalazłem jednej wiosny na bardzo uczęszczanym szlaku. Zdenerwowany turysta wpadł do kwatery i zgłosił, że na całym środku jednej ze ścieżek leży facet w wielkiej kałuży krwi. Pognaliśmy tam i znaleźliśmy go. Leżał nieżywy i całkiem zimny. Ale to w sumie nie powinno nikogo zaskoczyć. Tył jego głowy wyglądał jak czerwona miazga. Miał dziurę w czaszce, przez którą wyciekał mu mózg.
Gość sprawiał wrażenie starego, doszliśmy do wniosku, że po prostu upadł i uderzył głową o ziemię. Starzy ludzie często upadają, nic nowego. Ale w okolicy, w której go znaleźliśmy, nie było żadnych kamieni. Ba, nawet wystających korzeni czy większych gałęzi, o które mógłby się potknąć. Nie było też żadnego śladu krwi. Po prostu umarł w miejscu, w którym leżało jego ciało. Więc może to morderstwo? Tak pomyśleliśmy. Ale to miejsce jest naprawdę popularne wśród turystów. Niemożliwe, żeby ktoś nie usłyszał, jak ktoś kogoś morduje. No i wtedy znaleźlibyśmy ślady krwi naokoło, rozpryski i tak dalej. Wszyscy, którzy widzieli miejsce wypadku, zgodnie stwierdzili, że wygląda to tak, jakby upadł i rozwalił głowę o kamień. No, ale przecież tam nie było żadnych pieprzonych kamieni, więc o co rozbił sobie łeb? Była też tam taka kobieta, którą znalazłem z 5 lat temu w innym parku na północy. Znaleźliśmy ją pomiędzy dużymi jałowcami. Była owinięta wokół jednego z nich, wyglądała, jakby go przytulała. Właśnie rozpoczynaliśmy ją podnosić, żeby przenieść ciało i wtedy pieprzona woda wytrysnęła z jej ust, jak jakiś wodospad, aż zachlapało mi buty. Jej ubrania były suche, włosy też, ale ilość wody w jej płucach i żołądku była po prostu niewyobrażalna. To było tak niewiarygodne. A co powiedzieli po sekcji? Przyczyną śmierci było utonięcie, kompletne przepełnienie płuc wodą. Mimo, że znaleźliśmy ją na terenie, gdzie od najbliższego zbiornika wodnego dzieliły nas kilometry. Żadnych kałuż, ani nic. Brak śladów innych ludzi. To znaczy, jest to możliwe, że było to morderstwo, ale kto by zrobił to w ten sposób? Strasznie dziwne to wszystko dla mnie. Trochę mnie to przestraszyło, ale byliśmy już ostro wstawieni i nie przejąłem się aż tak bardzo. Wydawało mi się też, że mój kumpel przez fakt upojenia trochę przesadza. Ale idźmy dalej. Nie lubię zbytnio rozmawiać o tej sprawie. Była ona naprawdę okropna i starałem się robić wszystko, żeby o niej zapomnieć. Choć, jak wiadomo, łatwiej powiedzieć niż zrobić. Wydarzyło się to z 5 roku po tej naszej zakrapianej rozmowie i było to najbardziej chore, co przytrafiło mi się w pracy do tamtego momentu. Było kilka drobnych incydentów, no i te schody, ale łatwo do nich było przywyknąć, jeśli traktowało się to jako coś normalnego. Ta sprawa była jednak inna. Około 20-letni chłopak z zespołem Downa zaginął. Rodzina straciła go z pola widzenia na jednym z głównych szlaków. To już samo w sobie było dziwne, ponieważ nie odstępował on nigdy swojej mamy ani na krok. A ta zresztą była całkowicie przekonana, że musiało to być porwanie. Jeden z funkcjonariuszy, który już z nami nie pracuje, dość niefortunnie powiedział, że nikt nie porwałby kogoś tą chorobą. Niezbyt taktowne, trzeba przyznać. Dość długo zajęło nam uspokajanie matki i próba wyciągnięcia od niej informacji o zaginięciu. W końcu jednak oficjalnie zaalarmowaliśmy wszystkie służby o zniknięciu chłopaka. Ze względu na przypadłość, która go dotknęła, sprawa była bardzo pilna, poprosiliśmy więc o pomoc policję. Nie udało nam się go odnaleźć pierwszej nocy, łamało nam to serca. Nikt z nas nie chciał nawet myśleć, jak musiał się czuć całkiem sam w lesie. Przyjęliśmy wersję, że musiał ciągle iść przed siebie, dlatego nie mogliśmy do niego dotrzeć. Był zbyt daleko. Następnego dnia do akcji wykorzystaliśmy śmigłowiec i jego obsługa zauważyła chłopaka w niewielkim kanionie.
pomagałem sprowadzić go do kwatery, ale był w naprawdę złym stanie i wszyscy myśleliśmy, że nie przeżyje. Spadł i złamał sobie kręgosłup, nie miał czucia w dolnej części ciała. Złamał również obie nogi, jedną w udzie i stracił dużo krwi. Kiedy doznał tych obrażeń, był przerażony i samotny, więc próbował czołgać się dalej, co tylko pogorszyło sprawę. Kiedy wracaliśmy razem helikopterem, zapytałem go, dlaczego odszedł od rodziny. Wiem, że brzmi to strasznie, ale chciałem tylko dowiedzieć się czegoś dla jego matki, żeby nie myślała później przez całe życie, że to jej wina. A on po prostu gasł w oczach. Czułem, że nie zostało mu zbyt wiele czasu, że nie da rady powiedzieć jej tego osobiście. Płakał i powiedział coś o małym chłopcu, który chciał się z nim bawić. Powiedział, że mały chłopiec chciał się z nim wymienić, żeby mógł pójść do domu. Zamknął na chwilę oczy i następne, co pamięta, to, że był w kanionie. Zaczął płakać, pytać o matkę. Złapałem go za rękę i próbowałem pomóc mu się uspokoić. Tam było zimno, ciągle powtarzał. Było zimno, moje nogi zamarzały, było tam zimno, we mnie jest zimno. Stawał się coraz słabszy, w końcu przestał mówić. Kiedy byliśmy około 5 minut od szpitala, spojrzał na mnie. Łzy ciekły mu po policzkach i powiedział: mama już nigdy mnie nie zobaczy. Kocham mamę. Chciałbym, żeby tu była. I zamknął oczy po raz ostatni. I już nigdy się nie obudził. To było straszne uczucie. Nie lubię o tym opowiadać. To była pierwsza sprawa, która naprawdę mną wstrząsnęła. Ze względu na to, jak mocno mnie to ruszyło, skontaktowałem się jednym z weteranów SAR-u, który pomógł mi się z tym uporać. Rozmawialiśmy często i kiedy lepiej się poznaliśmy, podzielił się ze mną swoimi przeżyciami z pracy. Początkowo było to trochę krępujące, ale pomogło. Wiedziałem, że nie jestem sam, że nie tylko na mnie wpłynęło to, co dzieje się w tych lasach. Powiedział mi: myślę, że to stało się jeszcze zanim dołączyłeś do służby. Gdybyś już był, to na pewno byś to zapamiętał. Wiem, że nie mówili o tym w wiadomościach z pewnych względów, ale większość, którzy pracują tu odpowiednio długo, wiedzą dlaczego. Park sprzedał trochę ziemi firmie zajmującą się wycinką drzew. To była dość kontrowersyjna decyzja. No, ale w końcu nie był to jakiś duży obszar, ani nie było tam starych czy zagrożonych drzew. Był kryzys gospodarczy, a park bardzo potrzebował pieniędzy. Ale do rzeczy. Zaczynali wycinkę i wezwali nas, żeby ją nadzorować. Nie wiem dlaczego, ale ostatecznie wysłano tam mnie i kilku innych chłopaków. Chyba zarząd chciał, żeby było nas wielu, aby uważnie wszystkiemu się przyjrzeć. Dotarliśmy na miejsce i wszyscy zgromadzili się koło jednego drzewa, które właśnie ścięli. Byli ostro wkurzeni i lekko świrowali. Podszedł do nas ich kierownik i powiedział: i co to kurwa ma być? Jakiś chory żart? Popieprzyło was do reszty? Kupiliśmy tę ziemię uczciwie. Nie wiedzieliśmy, o czym on w ogóle bredzi. Zaprowadził nas do ściętego drzewa i powiedział, że to już tak było i oni tam tego nie włożyli. Część pnia była pusta w środku i nadgniła. Kiedy drzewo upadało, pień pękł w tym miejscu i okazało się, że wewnątrz niego coś jest. Ręka. Idealnie odcięta ręka. Wyglądało to tak, jakby zrosła się z drzewem. Pomyśleliśmy, że to oni robią sobie z nas jaja. Powiedzieliśmy, żeby sobie nawet z nami tak nie pogrywali i chcieliśmy wracać. Ale oni powiedzieli, że wezwali policję i że pójdą z tym do prasy, jeśli nie zostaniemy na miejscu. To przykuło uwagę najwyższych rangą. Zostali i porozmawiali z policją. Wszyscy zaprzeczali, że umieścili tam rękę. Ale bądźmy szczerzy, jak ktokolwiek mógł to w ogóle zrobić? To była prawdziwa ludzka ręka, ale nie była ani zmumifikowana, ani zgniła. Nówka sztuka nie mogła być tam dłużej niż jeden dzień. I była zrośnięta z drzewem, była z nim złączona.
drwale zarzekali się, że to nie oni. No ale kurde, skądś świeża ręka znalazła się wewnątrz pnia. Gliniarze kazali drwalom wyciąć kawałek drzewa razem z ręką, zabrali go i cały obszar został zamknięty. Wyszło z tego wielkie śledztwo, ale nie udało się go rozwiązać w żaden sposób. Cała ta opowieść to już legenda w Sarze. No i od tej pory nie sprzedano już ani kawałka ziemi pod wycinkę. Jak wiecie, niedawno byłem na obozie treningowym i słyszałem tam niesamowite i przerażające opowieści. Jeden z chłopaków, z którymi tam byłem, opowiedział mi tę historię przy ognisku. Byliśmy oboje już nieźle wcięci, widać tu pewien wzorzec, i wymienialiśmy się opowieściami. Mówił tak. Ja i inny ratownik byliśmy razem w terenie, bo jacyś turyści zgłosili, że słyszeli w nocy dziwne, krzykliwe dźwięki. Musieliśmy sprawdzić, czy jakaś pieprzona puma nie wlazła na nasz teren. Byłem dość wkurzony tą całą sytuacją. Tego roku musieliśmy się uporać już z trzema i zaczynało robić się to już męczące. A tak w ogóle, to ich nie lubię. To dla nas istny wrzut na dupie, a w dodatku są przerażające. Pierdolone kociska, żyjące kupy gówna. Narzekałem na nie całą drogę mojemu kumplowi. Wszędzie widzieliśmy połamane gałązki i coś, co wyglądało jak legowisko, więc mogliśmy przyjąć, że puma jest gdzieś w okolicy. Zgłosiłem to do kwatery, a ci chcieli, żebym to stuprocentowo potwierdził. Wiesz, chcieli, żebym wszedł w to gówno tego stwora, wtedy byłbym absolutnie pewny i mógłbym użyć tego jako dowód. Powiedziałem, że mam już tego dosyć. Wiemy, że to cholerstwo gdzieś się tu czai, nawet jeśli nie wlazłem jego kupsko, albo nawet prosto w jego głupi ryj. Kumpel, z którym byłem na akcji, odszedł na chwilę, żeby się odlać. W tym czasie ja zauważyłem norę pod drzewem. Patrzyłem na nią, myślałem, że może zobaczy lisa albo coś, co tam żyje, bo ja, kurde, kocham lisy. Są słodkie jak cholera. Ale do rzeczy. Patrzę sobie na drzewo i słyszę odgłos łamanych gałęzi dochodzący z przeciwnej strony niż ta, w którą udał się mój partner. Wyciągnąłem pistolet, ale jak oboje dobrze wiemy, gówno bym nim zrobił dzikiemu kotu. Krzyknąłem do kolegi, żeby wracał, ale odszedł za daleko i mnie nie usłyszał. Stałem jak wryty i starałem się dostrzec, skąd nadchodzi to cholerstwo. Myślałem, że zleję się ze strachu. I co? Jakiś facet zbliżał się do mnie. Ale nie szedł. On robił pierdolone salta. Salta w jebanym lesie. Omijał wszystkie przeszkody. Musiał znać tę ścieżkę doskonale. Krzyknąłem, żeby stanął tam, gdzie jest. Wycelowałem w niego i krzyczałem, że będę strzelał. Ale on się nie zatrzymał i straciłem panowanie nad sobą. Strzeliłem w ziemię tuż przed nim. Kiedy pociągnąłem za spust, był jakieś 45 metrów ode mnie. Zaraz po tym odwrócił się i zaczął wycofywać się, dalej robiąc te pieprzone salta. Mój partner usłyszał wystrzał i przybiegł do mnie. Pytał, co się stało. Powiedziałem mu, że jakiś wariat wyskoczył cholera wie skąd i że musimy stąd spieprzać. Powiadomiłem o wszystkim policję. Nie miałem żadnych kłopotów przez to, że strzeliłem, ale kurde, nie wiem, co to był za szalony skurwiel, ale nie widziałem nic takiego wcześniej. To było po prostu popierdolone. Myślę, że możemy się zgodzić, że w tych lasach dzieją się popieprzone rzeczy. Nie zamierzam snuć żadnych teorii, skąd się one biorą. Te tylko, żeby ludzie, którzy tam wchodzą, byli bezpieczni. Pewnie wielu z was myśli sobie, że takie sytuacje się wam nie przydarzą, ale to nieprawda. Wszyscy są narażeni i możecie tam umrzeć, ucierpieć lub zaginąć. To łatwiejsze, niż sobie możecie wyobrazić. Często pytany jestem, czy to w internecie, czy przez znajomych w realu, o prawdziwość legend takich jak Wendigo czy The Rake. I choć muszę przyznać, że żaden ze mnie ekspert w tej dziedzinie, poczytałem trochę o tych zjawiskach i myślę, że słyszałem kilka historii z naszej pracy, które mogą być związane z tymi mitycznymi stworami. Znacie to przysłowie,
że w każdej legendzie jest ziarnko prawdy? Myślę, że jest ono jak najbardziej prawidłowe, ale jak wiecie, staram się nie myśleć zbyt wiele o porytych sprawach, które dzieją się w tych lasach. Inaczej się nie da. To trochę tak jak z pracą w szpitalu. Możesz całymi dniami zamartwiać się, ilu ludzi tam zmarło i jak wiele duchów lub innych zjaw, nazwij to jak chcesz, czai się w tamtejszych murach. Ale jeśli będziesz tak myśleć, raczej nic dobrego z tego dla ciebie nie wyniknie, tylko sprawi, że praca będzie jeszcze trudniejsza. Wielu ratowników SAR ma takie podejście. Wykonujemy swoją robotę jak gdyby nigdy nic. Jak już raz się przestraszysz albo wpadniesz w jakąś paranoję, raczej nie uda się już tego odkręcić. I to właśnie dlatego dużo rekrutów rezygnuje ze służby u nas. W moim parku mamy szczególnie wysoką ilość zwolnień. Nowi pracownicy spinają się o każdą nietypową rzecz, której doświadczają i nie potrafią odpuścić. W tej robocie po prostu trzeba umieć się do tego przyzwyczaić, zamknąć się i robić swoje. Rozmawiałem z KD. Chciałem dowiedzieć się, jakie są jej przemyślenia o Wendigo. Nie miała nic szczególnego do powiedzenia na ten temat, prócz tego, że stara się nie myśleć o tych zjawiskach zbyt wiele. Dodała tylko, że jej kumpel miał przeżycia, które mogłyby wskazywać na coś podobnego do Wendigo. Skontaktowałem się z nim przez Skype'a i zgodził się mi o tym opowiedzieć. Wiedział, że opisuję to wszystko w internecie i pozwolił mi zamieścić swoją historię w całości. Dorastałem w środkowej części Oregon, znajduje się tam rezerwat o nazwie Warm Springs, około 2 godzin drogi od mojego domu. Kiedy byłem dzieckiem, często jeździłem tam na kampingi. Nie do samego rezerwatu oczywiście, ale w okolicy i poznałem wiele dzieciaków, które stamtąd pochodziły. Najbardziej zakumplowałem się z Nolanem. Spędzaliśmy razem dużo czasu, kiedy tylko mogliśmy. Nasi rodzice również się polubili i umawialiśmy się na wspólne kampingi. Zazwyczaj trwały one około 2 tygodni, więc całkiem długo. Zapytałem, czy mieli kampera. Tak, mój ojciec miał, ale zabieraliśmy też namioty i cały sprzęt kempingowy. Rozbijaliśmy je gdzieś z dala od kampera i szczerze mówiąc, wolałem spać w namiocie. No i jednego roku spotkaliśmy się z Nolanem na wakacjach. Mieliśmy może wtedy po 12 lat. Chcieliśmy rozbić namiot przy rzece, chcieliśmy zobaczyć, jak to jest łowić ryby w nocy. Byliśmy może z 500 metrów od głównego obozu, ale pamiętam, że dystans ten był wystarczający, żebyśmy nie słyszeli ani nie widzieli innych ludzi. Przez cały dzień łaziliśmy po okolicy i się wygłupialiśmy. Już niezbyt pamiętam szczegóły, ale ostatecznie zajęliśmy się rozpalaniem ogniska. Nolan bardzo mi zaimponował, miał on krzesiwo i to właśnie nim odpalił drewno. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem, a było to bardzo fajne. Nauczył mnie, jak się nim posługiwać i podpalaliśmy różne rzeczy. Jak teraz o tym myślę, było to bardzo głupie z naszej strony. Był środek pieprzonego lata, a straż pożarna ogłosiła zagrożenie pożarowe na dość wysokim poziomie. Ale dzięki Bogu nie wzniecieliśmy żadnego pożaru. Kiedy zrobiło się już ciemno, usiedliśmy i zaczęliśmy gadać o rzeczach, o jakich rozmawiają 12-letni chłopcy. Już teraz nie pamiętam, co to było konkretnie. Pamiętam za to, że w pewnym momencie spojrzał za moje ramię na rzekę i zapytał mnie, czy coś tam widzę. Namiot rozbiliśmy około 5 metrów od rzeki, koło jej najszerszego miejsca. Od drugiego brzegu dzieliło nas morze z 10 metrów. Wybraliśmy to miejsce, ponieważ woda była tam zawsze zimna, co przy letnich upałach było dla nas bardzo ważne. Spojrzałem za siebie i rzeczywiście widziałem coś brodzącego w wodzie. Z miejsca, w którym siedzieliśmy, wyglądało to trochę jak jeleń, ale nie mogłem przyjrzeć się dokładnie.
przeszkadzało mi w tym ognisko. Stałem i podszedłem bliżej. Zauważyłem poroże. Wywnioskowałem więc, że jest to samiec. Ale to było trochę dziwne, że wszedł do wody i na dodatek zmierzał dokładnie w naszą stronę. Zapytałem Nolana, co myśli i co według niego powinniśmy zrobić. Popatrzył w ognisko z dziwnym wyrazem twarzy i powiedział mi, żebym po prostu usiadł koło niego i się zamknął. Tak też zrobiłem, nigdy wcześniej nie widziałem, żeby się tak zachowywał. Wyszeptał, żebym to po prostu zignorował i kontynuował rozmowę, jak gdyby nic. Ale ja nie mogłem wykrztusić z siebie już ani słowa. Opowiadał o odcinku jakiegoś programu, który oglądał, ale ja słyszałem tylko tego cholernego jelenia, więc nie zwracałem zbytnio uwagi na to, co gada. Próbowałem spojrzeć nad jego ramieniem. Tym razem on siedział tyłem do wody i zobaczyć, co dzieje się w rzece, ale za każdym razem, gdy chciałem to zrobić, Nolan uderzał mnie lekko w bok i kazał mi patrzeć na niego. Ostro się przestraszyłem. I wtedy usłyszałem, jak jeleń wychodzi z wody i zdałem sobie sprawę, że cokolwiek wylazło z rzeki, nie jest na pewno jeleniem, bo idzie na dwóch nogach. Chciałem wstać, zacząłem świrować, ale Nolan mnie tylko przytrzymał i zaczął mówić jeszcze głośniej o programie telewizyjnym. Ale widać było, że boi się on tak samo jak ja, może nawet bardziej. Pochylił się w moją stronę i wyszeptał, że cokolwiek się stanie, nie mogę rozmawiać z tym stworzeniem. Zobaczyłem, że to coś podeszło bliżej i stało już dokładnie za plecami Nolana. Byłem gotów zsikać się w majtki i chciałem uciekać jak najdalej i prawdopodobnie zrobiłbym to, gdybym był sam. Ale nie chciałem zostawiać kolegi. Siedziałem więc dalej i tylko ukradkowo spoglądałem na to stworzenie. Nie było zbyt wysokie, ale jego postawa była strasznie dziwna, jakby miał problem z środkiem ciężkości. Nie potrafię tego dokładnie opisać, ale wyglądał, jakby był pochylony zbyt bardzo do przodu. To stworzenie po prostu stało za plecami Nolana już całkiem długi czas. W końcu Nolan nie miał już o czym mówić, skończyły mu się tematy i przez chwilę zapanowała cisza. Ognisko wydawało trzaskające dźwięki. I wtedy zaczęło mi się wydawać, że słyszę, jak to coś zaczyna mówić bardzo niskim głosem. Nie słyszałem, co dokładnie mówi. Pochyliłem się lekko do przodu i wtedy naprawdę zsikałem się w majtki, ponieważ to coś również się pochyliło. Nie mogłem dostrzec twarzy tego czegoś, ale widziałem jego oczy. Były jakby zamglone, mleczne. Wyglądało to jak we Władcy Pierścieni, kiedy Frodo wpadł do jeziora i widział martwych ludzi. Dokładnie tak wyglądały oczy tego stworzenia. Wszystko, co widziałem, to te oczyska tuż nad głową Nolana i niewyraźny zarys poroża. Nie wiem, jak musiała wyglądać moja twarz w tym momencie, ale w tej samej chwili ja i Nolan wstaliśmy i zaczęliśmy spierdalać stamtąd jak popieprzeni. Biegliśmy ile sił w nogach, aż dotarliśmy do głównego obozu. Moje spodnie były mokre od szczyn, więc najszybciej jak się dało ściągnąłem je i rzuciłem w krzaki. Oboje zatrzymaliśmy się przed kamperem mojego ojca, patrzyliśmy w las. Pożenie nie goniło nas. Ledwo mogliśmy złapać oddech. Zapytałem Nolana, czym to było, ale odpowiedział, że nie wie. Powiedział, że dziadek ostrzegał go, że jeżeli coś podejdzie do niego, kiedy będzie na jakimś pustkowiu, nigdy nie powinien rozmawiać z tym czymś, ani słuchać, co ono ma do powiedzenia. Chciałem też dowiedzieć się, czy Nolan również słyszał, jak niedoszły jeleń przemówił. Powiedział, że jedyną rzecz, jaką był w stanie zrozumieć, to słowa. Pomogę wam. Z tego, co pamiętam tej nocy, spaliśmy w kamperze, a następnego dnia wróciliśmy do domów i już nigdy nie zobaczyliśmy nic podobnego. Przypomina mi to trochę legendę o Wendigo. Jest takie zdanie, które służy do jego określenia,
i myślę, że w tym przypadku pasuje idealnie. Jest to duch samotnych miejsc. Chciałem się też dowiedzieć czegoś więcej o mężczyźnie bez twarzy. Zacząłem pytać o to moich znajomych i jeden z nich powiedział, że kiedy wykonywał prace konserwacyjne w parku, zobaczył kogoś takiego. Poszliśmy na kolację do miasta. Było nas pięcioro, wliczając mnie. Kolega opowiedział mi, że odmalowywał właśnie punkt informacyjny w parku i usłyszał, jak jakiś mężczyzna pyta go o drogę na najbliższe pole namiotowe. Nie mógł się odwrócić i spojrzeć na niego, ponieważ stał na drabinie, ale powiedział, że nie ma żadnego w pobliżu, ale jeśli pójdzie ścieżką prosto, jeszcze przez jakieś 6 kilometrów, to dojdzie do innego parku i tam znajdzie pole. Zapytał, czy może jeszcze jakoś pomóc. Mężczyzna odrzekł, że nie i podziękował za wskazówki. Mój kumpel dalej malował, ale słyszał, że ten facet nie odszedł. Kiedy tylko podszedł i zaczął do mnie mówić, włosy na karku stanęły mi dęba. Sam nie wiem dlaczego. Po prostu poczułem się dziwnie zaniepokojony tą sytuacją. Chciałem tylko dokończyć malowanie i spadać stamtąd jak najszybciej. Myślałem, że to może przez to, że nie mogłem się odwrócić i spojrzeć na niego. Sam nie wiem. Po prostu coś było nie tak. W powietrzu unosił się też dziwny zapach, jakby starej krwi. Spojrzałem na boki, ale nie widziałem niczego, co mogłoby go spowodować. Czekałem, aż ten facet w końcu odejdzie, ale nie słyszałem, żeby się na to zanosiło. Wydawało mi się, że stoi za mną i po prostu patrzy na mnie. Zapytałem więc ponownie, czy mogę mu jakoś pomóc, ale nie odpowiedział. Wiedziałem, że tam stoi, nie słyszałem kroków, które mogłyby wskazywać, że sobie poszedł. Więc zdecydowałem się, że pora się odwrócić. Z trudem próbowałem stanąć na drabinie tak, żeby być przodem do tego gościa. Nie wiem, czy to mój mózg robił sobie ze mnie żarty, ale przysięgam ci raz, przez ułamek sekundy, kiedy się odwracałem, ten skurwiel nie miał twarzy. Nie miał twarzy. Była ona wklęsła i gładka. Prawie tam zszedłem na zawał. Kompletnie nie spodziewałem się, że zobaczę coś takiego. Chciałem coś powiedzieć i wtedy coś jakby zaskoczyło w mojej głowie i zaczął wyglądać jak normalny facet. Musiałem wyglądać dziwnie, bo zapytał mnie, czy wszystko w porządku. Odpowiedziałem, że tak, że wszystko gra. Zapytał jeszcze raz o pole namiotowe. Powiedziałem mu o nim ponownie i wskazałem drogę. I wtedy zaczął mówić, że nie jest stąd, czy pomogę mu tam trafić. I wtedy już widziałem, że coś jest nie tak, bo nie ma szansy, żeby trafił do miejsca, w którym byłem, gdyby nie znał tych lasów. Nigdzie w pobliżu nie było jego samochodu, więc jak mógł dojść tak daleko? Powiedziałem, że przepraszam, że nie mogę go podwieźć firmowym samochodem, bo miałbym problemy. Zaczął prosić i mówić, że naprawdę nie wie, gdzie jest. Chciał, żebym z nim poszedł i pomógł trafić na pole. W tym momencie zaczynałem już trochę się bać. Zacząłem zastanawiać się, czy to nie jakaś zasadzka albo coś takiego. Powiedziałem, że mogę zamówić mu taksówkę. Wyjąłem komórkę. Wtedy powiedział nie i odszedł bardzo szybko. Ale nie ścieżką. On wszedł prosto między pieprzone drzewa. Zlazłem z drabiny i od razu wskoczyłem do furgonetki. Chciałem odjechać jak najszybciej, pieprzyć to malowanie. Kiedy wyjeżdżałem z parku, zobaczyłem go w lusterku. Stał na linii drzew. Nie mam pojęcia, jak zdołał tak szybko tam dotrzeć. I tym razem ten skurwiel znów nie miał twarzy. Po prostu patrzył, jak odjeżdżam i kiedy byłem tuż przed zakrętem, zrobił krok wstecz i dosłownie zniknął między drzewami. Może to tylko takie złudzenie, ale wyglądało to, jakby się po prostu rozpłynął. Co interesujące, jak tylko ten kolega skończył tą opowieść, odezwał się inny. Wiecie co? Ostatnio przytrafiło mi się coś dziwnego i podobnego do tego. Byłem w terenie, wyznaczałem nowe szlaki.
Zdarzyło się to dosłownie pośrodku niczego. Zastanawiałem się, jak poprowadzić nową trasę. Nie widziałem nikogo od dobrych 2 godzin, niezbyt więc zwracałem uwagę na otoczenie, głównie patrzyłem pod nogi. I wtedy, jakby znikąd, przechodziłem właśnie przez wzgórze i prawie na niego wpadłem. Był starszy, coś koło 60. Zacząłem go przepraszać, że niemal na niego wszedłem. I wtedy zobaczyłem jego twarz. Prawdopodobnie wyglądałem wtedy jak ostatni dupek, ponieważ zatrzymałem się i po prostu się w niego wpatrywałem. Zajęło mi chwilę, aby zdać sobie, co jest nie tak. Jego twarz była ogromna. Wiem, że to brzmi trochę dziwnie, ale nie wiem, jak inaczej mam wam to opisać. Głowę miał normalnych rozmiarów, zwykłą, ale przestrzeń, jaką zajmowała jego twarz, była stanowczo zbyt duża. Jakbyście wzięli czyjąś twarz i powiększyli ją 2-krotnie. Nic nie powiedział, tylko popatrzył na mnie. Zacząłem się wycofywać i przepraszać. Obszedłem go i chciałem jak najszybciej skończyć robotę i stamtąd spieprzać. Przez cały czas patrzyłem za siebie, bojąc się, że pojawi się nagle za mną. Jak to mówię, to sam słyszę, że brzmi to niedorzecznie, ale wtedy to była chyba najstraszniejsza rzecz, jaką widziałem w parkach. Chwilę później zmieniłem temat na schody. Moi towarzysze stali się wtedy już trochę mniej rozmowni. Nikt nie chciał początkowo nic mówić. Naprawdę, jest to dla nas temat tabu, nawet jak nie jesteśmy w pracy. Ale stwierdziłem, że przełamię lody historią, która mi się przytrafiła. Gdy skończyłem, głos zabrał kolega, który opowiedział historię o facecie bez twarzy. Opowiadał jednak bardzo cicho. Kilka lat temu wybrałem się na kamping z moją dziewczyną. Byliśmy może ze 3 kilometry od głównej drogi. Poszliśmy spać, ale tej nocy nie mogliśmy zasnąć. I tu ktoś rzucił bardzo śmieszny żart i zaczęliśmy niebezpiecznie zbaczać z tematu, który mnie interesował, ale udało mi się nakierować rozmowę tak, żeby do niego powrócić. Haha, bardzo kurwa śmieszne. Nie, po prostu słyszeliśmy ciągle jakieś dziwne, zawodzące dźwięki. Mój brat w młodości zgrzytał zębami we śnie i to mniej więcej był podobny odgłos. Dziewczyna trochę się przestraszyła. Powtarzałem jej, żeby to po prostu zignorowała, ponieważ słyszałem to już wcześniej. I po prostu trzeba to zignorować. I w końcu dźwięk ucichł. Wiecie, co mam na myśli. Wszyscy wiedzieliśmy. I w końcu udało nam się zasnąć, ale po jakichś 2 godzinach przebudziłem się, bo coś wydawało się być nie tak, jak powinno. Odwróciłem się na drugi bok i nie było jej w namiocie. Spanikowałem, bo wziął bardzo długi łyk swojego drinka. W każdym razie wybiegłem z namiotu i zacząłem wołać ją po imieniu. Nie musiałem daleko jej szukać, była tuż przy skraju naszego obozu. Stała i patrzyła na coś między drzewami i zauważyłem, że była strasznie blada. Ognisko już prawie zgasło, ale dawało jeszcze tyle światła, że zdołałem to dostrzec. Podbiegłem do niej, żeby zobaczyć, co się z nią dzieje. Była w głębokim śnie, ale miała otwarte oczy. Objąłem ją i chciałem odprowadzić do namiotu, ale ona nie chciała się ruszyć. Bardzo cicho powiedziała coś w stylu: muszę już iść, Eddie, muszę iść, to jest tam. Odpowiedziałem, że lunatykuje i musi wrócić do łóżka, ale ona ani drgnęła. Po prostu stała i powtarzała, że musi iść. Spojrzałem, na co ona tak spogląda. I z 10 metrów przed nią były pieprzone schody. Szare, betonowe. Zaczęła iść przed siebie. Potrząsnąłem nią kilka razy i to ją obudziło. Spojrzała na mnie, jakbym zwariował i zapytała, co do cholery robi na zewnątrz. Nie powiedziałem jej o tym, co się stało. Wytłumaczyłem, że po prostu lunatykowała. Tego dziwnego, zgrzytającego dźwięku nie było już słychać. Wróciła ze mną do namiotu i zasnęła. Nie wiem, nie lubię o tym myśleć, wiecie? Wszyscy wiedzieliśmy. Pamiętacie tego dzieciaka? Nie pamiętam, co to było.
tego takiego pieprzniętego. Nie z Downem, ale z czymś takim. Czytałem raport, były tam jego zeznania. Znaleźliśmy go po tygodniu. Popierdolone to było okrutnie. Musiałem podejść do tego trochę sceptycznie, bo cholera wie, co ten dzieciak uważa za prawdziwe, a co nie. Ale było tam kilka rzeczy, których nie mógł zmyślić. Jakie na przykład? Przede wszystkim mówił o schodach. Mówił, że obserwował, jak jego ojciec rozpala ognisko i nagle schody pojawiły się przed nim. Czuł, że musi na nie wejść, bo inaczej stanie się coś złego. Policja nie rozumiała, o czym mówił. Potem powtarzał tylko, jak ognisko. Wspominał też o dziwnych dźwiękach, ale nie potrafił ich opisać. Mówił tylko, że były głośne i musiał zakrywać swoje uszy. Najbardziej zapamiętałem fragment, kiedy pytali go, gdzie zaginął. Odpowiedział, że ciągle był tu i wskazywał palcem na samego siebie. Policja myślała, że on po prostu nie zdawał sobie sprawy, że zaginął. Mówił, że w ogóle się nie bał, bo były z nim schody i one mówiły do niego, ale nie tak jak ludzie. Jak mówiłem, te zeznania były strasznie poryte i mam wrażenie, że policjanci nie do końca je zrozumieli i zapisali poprawnie. Uznali, że miał jakiś rodzaj amnezji i nikt inny nie był zamieszany w jego zniknięcie. No, ale to nie wyjaśnia, dlaczego wrócił po tygodniu w świetnej formie, bez żadnego zadrapania, najedzony i czysty. Ciągle pozostaje wiele pytań, na które chcę znaleźć odpowiedź. Będę kontynuował rozmowy z ludźmi, którzy przeżyli różne rzeczy w tych lasach. Niedługo kolejna część. Dzięki za waszą cierpliwość. Będzie to już mój ostatni wpis, przynajmniej na razie. Moja sytuacja pogorszyła się tak bardzo, że nawet nie byłem w stanie przewidzieć, że tak się stanie. Nie zdawałem sobie sprawy, jak opisywanie tych wszystkich rzeczy wpłynie na każdy aspekt mojego życia. Być może świadczy to o tym, że byłem po prostu głupi. Powinienem traktować to wszystko bardziej poważnie. Ale szczerze mówiąc, myślałem, że opisywane przeze mnie historie powinny trafić do choćby kilku osób zainteresowanych tą tematyką. W życiu nie spodziewałem się, że przyciągną aż tyle uwagi. Ludzie często pytają mnie o schody. Może nie zdarza się to każdego dnia, ale często i nie wiem wtedy, co mam odpowiedzieć. Moi szefowie dowiedzieli się, że ktoś opowiada o schodach i jeśli oni wiedzą, to wiedzą pewnie również dowódcy wyższego szczebla. I przekonany jestem, że nie są z tego zadowoleni. Zostałem formalnie upomniany, żeby już nigdy nikomu o nich nie opowiadać. I dlatego w głównej mierze jest to mój ostatni wpis. Nie mogę ryzykować utraty pracy. Wspaniałym było opisać to wszystko i po prostu się wam wygadać, ale naprawdę kocham to, co robię i jestem potrzebny tu, w parku. Już sam fakt, że wiem, co się tu naprawdę dzieje, jest wystarczającym powodem, abym tu został. Może nie będę mógł mówić ludziom, co dokładnie się tu dzieje, ale jeśli zauważę jakieś anomalia, będę w stanie pokierować turystów w inną stronę. Przez to, jak popularne stały się moje opowieści, opowiedziano mi wiele historii, które zostały zmiecione pod dywan i ukryte przed opinią publiczną. Słyszałem ich tak wiele, że większości nawet nie pamiętam. A te, które zapamiętałem, wolałbym zapomnieć. Jedna z takich opowieści dotyczyła młodej kobiety, która zaginęła na północy stanu. Na początku myślano, że po prostu uciekła z domu. Jej rodzina była patologiczna i dla nikogo nie było to dziwne, że chciała się od niej odciąć. Ale turyści zgłaszali nam, że widzieli ją w pobliżu parku na krótko po zgłoszeniu zaginięcia. Wysłaliśmy naszych ludzi na poszukiwania, żeby upewnić się, że nie postanowiła się powiesić lub coś w tym stylu. Trochę to zajęło, ale udało się ją odnaleźć. No, ale nie całą.
tylko połowę języka i 1/4 dolnej szczęki. Bardzo czyste cięcia z tego, co mi opowiedziano. Nigdy nie znaleziono reszty jej ciała. Słyszałem niezliczone ilości relacji o dzieciach. Tak wiele z nich znikało i odnajdywaliśmy je w jaskiniach, wciśnięte w szczeliny skalne, które były tak wąskie, że wydawało się to aż niemożliwe. Odnajdywaliśmy czasem po nich tylko zgubione buty albo skarpety, albo dzieci całe i zdrowe, w świetnym stanie fizycznym, ale dziesiątki kilometrów od miejsca, gdzie widziano je po raz ostatni. Było tak wiele historii związanych z czarnookimi. Chodzili oni po lesie i wydzierali się po nocy, udawali dźwięki strumienia albo odgłosy wydawane przez rysie. Jeden facet poszedł nawet do każdej stacji telewizyjnej w pobliżu. Myślał, że będą chcieli go słuchać. Opowiadał im o tym, co go spotkało. Polował na jelenie. Rozbił obóz w dość odległym i mało uczęszczanym terenie. Został obudzony przez drapanie w namiot. Myślał, że to szop albo lis. Aż do czasu, aż to coś przycisnęło twarz do drzwi namiotu. Widział wyraźnie, że to coś miało ludzki nos i usta. Kopnął w to, ale stworzenie zdążyło się cofnąć i uciekło, zanim udało mu się wyjść z namiotu. Oczywiście miał już broń w rękach. Oddał 2 strzały ostrzegawcze. Kiedy odgłos wystrzałów ucichł, usłyszał za sobą trzaśnięcie. Stał tam mężczyzna na skraju obozowiska. Nie posiadał on ubrania, ale również nie był zbudowany z ciała. Myśliwy opisał wygląd tego czegoś, że wyglądało, jakby ktoś skonstruował to z przejechanych zwierząt. Surowe mięso i włosy. Twarz tego czegoś tylko trochę przypominała ludzką. Stworzenie otworzyło swoje obwisłe usta i wydało dokładnie taki sam dźwięk, jaki można było usłyszeć po wystrzale z broni myśliwego. Zrobiło to 2-krotnie. Potem naśladowało dźwięk rozpinanego zamka od namiotu, a następnie uciekło w gęsty las. Wczoraj młoda para, która wybrała się na wycieczkę w skalistą część parku, zgłosiła mi, że widziała coś dziwnego na jednym ze szczytów, które znam bardzo dobrze. Obserwowali przez lornetkę, jak ktoś wspina się na bardzo strome zbocze, znajdujące się około 8 km od nich. W pewnym momencie zdali sobie sprawę, że mężczyzna nie ma żadnego sprzętu wspinaczkowego ani asekuracji. Kiedy wszedł na szczyt, spojrzał prosto na parę i pomachał do nich w dziwny sposób. Zrobił skłon w przód i w tył, a później zeskoczył ze szczytu. Para nie widziała, gdzie wylądował. Powiedziałem im, że na pewno to sprawdzimy. Ale kłamałem. Nawet nie sporządziłem raportu z ich zgłoszenia. Mieliśmy już 10 zgłoszeń o tym zjawisku. Wspinacz jest nam dobrze znany. Nawet nie zastanawiam się nad tym, jak to jest możliwe. Po prostu akceptuję, że istnieje. W mojej pracy dzieje się wiele rzeczy, których nigdy nie będę w stanie zrozumieć. Długie lata zajęłoby mi zrelacjonowanie wszystkich opowieści, które usłyszałem przez ostatnie miesiące. Ale jeszcze wrócę. Być może w innej formie, ale wrócę. Dziękuję wam, że trzymaliście moją stronę i chcieliście czytać to, co miałem do opowiedzenia. Jeśli idziecie do lasu, proszę, zadbajcie o bezpieczeństwo. Weźcie wodę, jedzenie, niezbędny sprzęt. Dajcie innym znać, gdzie dokładnie idziecie i kiedy wrócicie. Nie wchodźcie na nieznane wam ścieżki, chyba że wiecie dokładnie, co robicie. I najważniejsze. Nie dotykajcie ich. Nie patrzcie na nie. Nie wchodźcie na nie. Czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.